refleksji na ten temat. A potem liczę, nie ukrywam, liczę na jakieś pytania, które ewentualnie mogą to spotkanie uatrakcyjnić, ponieważ rzeczywiście wprowadzą ten element odpowiedzi na pytania, które ewentualnie Was wręczą, z którymi chcielibyście się podzielić. Temat oczywiście jest ciągle aktualny, on nie jest tylko tematem współczesnym dotyczącym zagrożeń duchowych, ponieważ jak sięgniemy do Pisma Świętego, czy do Starego, czy Nowego Testamentu, przez cały czas zauważymy, że ten wątek jest poruszany przez proroków, poruszany jest przez apostołów. Bardzo często ten temat pojawia się również w powiedziach samego Chrystusa Pana. Zresztą pojawia się jakby w dwojaki sposób, w kontekście Jego wypowiedzi, których On dzieli się swoimi własnymi przemyśleniami dotyczącymi tego, czym żyje świat, czego od nas oczekuje Bóg, przestrogami przed tym, co wybiera człowiek, co zagraża jego zbawieniu, a co rzeczywiście służy jego, co służy jego odkupieniu i przestrogą przed tym, co rzeczywiście co jest niebezpieczne. I drugi wątek to jest ten, który można by sobie tak, odczytując te fragmenty do Ewangelii, poczytać jako, że są jakoś tam koloryzowane. To jest ten moment, w którym rzeczywiście Chrystus Pan nie tylko sam toczy walkę, choćby pustynia, jego wyjście na pustynię, które zakończyło się walką duchową, taką bardzo konkretną i tym atakiem złego ducha. Tak pięknie o ten temat pisze papież Benedykt w tej swojej w tym opracowaniu na temat Jezusa Chrystusa, Jezus Chrystus. Natomiast również właśnie podejmuje tam temat i dosyć długo, że tak powiem, podejmuje te wszystkie, omawia te zagadnienia związane z tymi atakami złego ducha w tych trzech jakby punktach, w których się on ujawnia i w których on rzeczywiście zwodzi. Próbuje zwieść Chrystusa Pana. Ale też i ten momencie, w którym on się pojawia bezpośrednio przy samym Chrystusie, wtedy kiedy on głosi Ewangelię, czasem zgłasza, czasem ujawnia się w kontekście takim, że wydaje się, że mówi prawdę, niczego złego nie mówi, a Jezus mówi mu milcz, a czasem tak jak nad jeziorem Genezaret, kiedy wstępuje do ziemi Gadareńczyków, gdy objawia się w tym opętanym z Gerazy, którego nikt nie potrafił ujarzmić, który przychodzi i również przed Chrystusem Pana demonstruje swoje niezadowolenie, swoją potęgę. No i wyrzucenie tego złego ducha, w tym przypadku nawet pojawia się imię złego ducha, Legion, z tego człowieka. I oczywiście pojawia się ten wątek walki duchowej, w której nie tyle widać złego ducha, ale on rzeczywiście on jest obecny we wszystkim tym, co roztacza przed Chrystusem w czasie walki jego w Ogrodzie Oliwnym i całego zmagania na drodze krzyżowej na krzyżu. Tam widać ludzi, którzy nastają na Chrystusa Pana, którzy bluźnią, dzisiejsza Ewangelia również tego dotyka, prawda, którzy prowokują go, cierpienie samego Chrystusa Pana i te okoliczności Jego umierania, ale w tle jest obecny zły duch, ten, który zwodzi tych ludzi, ten, który im to podpowiada, ten, który na różne sposoby będzie działa z ukrycia, ale rzeczywiście tylko patrzy, tylko śledzi, czy czegoś nie zyska na Chrystusie, na tej śmierci, na tym umieraniu, tych okolicznościach związanych z cierpieniem, bo często właśnie te sytuacje są dla niego takim dobrą okazją do tego, żeby człowieka zwieść, żeby człowieka doprowadzić do buntu. Prawda? I święty Jan od Krzyża w swoich dziełach zwraca uwagę na to, że o ile przychodzi nam przez całe życie toczyć zmaganie z tym, co zagraża naszemu zbawieniu, to zły duch przepuszcza na człowieka najbardziej niebezpieczny i najbardziej frontalny atak przed śmiercią samą. W tym momencie, kiedy jeszcze jakby nie posiadając tego człowieka w całości, bo zawsze ma do nas dostęp przez nasze grzechy, próbuje jeszcze coś zyskać poprzez właśnie ten fakt, że człowiek staje wobec rzeczy ostatecznych, wobec przemijania, wobec kresu swojego własnego życia i wtedy różne rzeczy człowiekowi też do głowy przychodzą.
Prawda? Oczywiście Pan Bóg nigdy nie stoi z boku w takiej sytuacji. Gdy Pan Bóg stał z boku, no to co się choćby ujawnia w czasie egzorcyzmu, to rzeczywiście to my byśmy dawno byli już wszyscy, gdybyśmy byli tylko w mocy złego ducha, nie mielibyśmy żadnych szans po pierwsze w tym zmaganiu, a po drugie dawno byśmy już ten świat by się już skończył. To są, on nienawidzi tego wszystkiego, co Pan Bóg stworzył. Jeżeli nie może bezpośrednio dopaść człowieka, na przykład tego niejednokrotnie, właściwie dziesiątki, czy nawet setki, nawet nie setki razy doświadczyłem, jeżeli nie może dopaść tego człowieka, prawda, na którym trwają modlitwy, jeżeli nie może w ten sposób inny zademonstrować swojego niezadowolenia, prawda, to choćby przez tego człowieka, przez jego ręce, przez jego usta czasem nie tylko podejmuje jakieś bluźnierstwa, ale nawet przeszkadza mu to, że stoi na parapecie jakiś kwiatek, który ma w sobie ten element życia. I choćby po niego sięgnie po to, żeby go zniszczyć, podeptać, wdeptać w ziemię, żeby to unicestwić. Bo nawet ten element życia, który jest w zieleni, w kwiecie, w kwiatku jakimś, takim czy innym, czy kwitnącym, czy zielonym, mu przeszkadza. Dlatego właśnie ta przestrzeń, w której Chrystus Pan wychodzi na pustynię, aby spędzić ten czas na pustyni w postach i na modlitwie, jest takim symbolicznym wyrażeniem tej prawdy, która dotyczy właściwie jakby wszystkich tych zmagań, z którymi nam się przychodzi spotykać. Mianowicie to, że pustynia jest nie tylko miejscem próby w tym sensie, że człowiek jest sam na pustyni, nie tylko próby w sensie takim, że są trudne warunki zewnętrzne, ale jest też miejscem próby, dlatego że z racji tego, że jest to miejsce pustynne, w którym nie ma życia, prawda, nie ma jakby człowiek jakby skazany, dany jest tylko i wyłącznie na Boga, można powiedzieć, pójdąc na pustynię, zdaje się na Boga, jest przede wszystkim tym miejscem, które sobie upodobał zły duch. Prawda? Miejsca pustynne, bezwodne, to są te przestrzenie, które rzeczywiście te wyrażają jego istotę, wyrażają jego wnętrze. On w sobie tą pustynię, nie tylko przebywa na pustyni, on tę pustynię w sobie nosi. Bo wyrzekł się tego, który jest dawcą życia, bo odwrócił się od tego, który jest źródłem wszelkiej radości, wszelkiej nadziei, co ma w sobie jakikolwiek pierwiastek życia, w związku z tym nosi w sobie przez cały czas tę przestrzeń pustki, z którą się zmaga. Jeżeli mówimy o tym, że niejednokrotnie w czasie różnych takich czy inny pokus zły obiecuje różne rzeczy, to rzeczywiście on obiecuje, ale obiecuje jako kłamca, bo dlatego, że on nawet jeżeli coś z tych rzeczy jest w stanie człowiekowi dać, to nie po to, żeby przyniosło mu one szczęście, ale po to, żeby ostatecznie coś więcej zyskać, przede wszystkim sięgnąć po to, co jest nieśmiertelne w człowieku, po jego duszę. Czyli niejednokrotnie się właśnie ujawnia się w czasie modlitwy, w czasie egzorcyzmów, że to jego działania to jest przede wszystkim czyhanie na to, co jest jakby nieśmiertelne w człowieku, czego my nie doceniamy niejednokrotnie. Spotkałem się z tym wiele razy, kiedy zły gdzieś tam zyskując jakieś zwątpienie człowieka, osobą, którą trwają modlitwy i taki rodzaj wahnięcia się w kierunku właśnie tego, czy zaufać Panu Bogu, czy nie, czy zawierzyć Mu swoje własne życie, czy w jakim kierunku to ma pójść. Niejednokrotnie wypowiada się w taki sposób frontalny, wręcz mówi moja dusza, moja dusza, moja dusza. Ja pamiętam kiedyś taką sytuację, kiedy on tak już rzeczywiście powtarza to moja dusza. Ja mówię, co ci od tej duszy tak zależy? A on wtedy zaczął mówić w ten sposób, teraz tego mnie nie rozumiesz. Kiedyś to zrozumiesz. Bo my rzeczywiście tak żyjemy, że kiedy żyjemy w ciele, to rzeczy, których dotykamy, które widzimy, które mają jakiś wymiar taki fizyczny, które nam podlegają pod zmysły, one nas pochłaniają. Natomiast często nie przykładamy wagi do tego, co dotyczy wartości duchowych. One są elementem towarzyszącym, takim wydawać by się mogło ozdobnikiem do wszystkich tych innych rzeczy, które nas pochłaniają, których żyjemy, które są konieczne niejednokrotnie do podtrzymywania życia, do spokojenia swoich własnych potrzeb, choćby tych najbardziej elementarnych, których potrzebują również nasze ciało. Stąd właśnie te zmagania Chrystusa na pustyni, których on, Chrystus Pan, jest tak zwodzony przez złego ducha w tej sytuacji, w której po 40 dniach postu jest, jego organizm jest osłabiony, jest spragniony.
których potrzebuje się posilić. Prawda? Gdzie ta fizis Jezusa, które jest takie same, jak i nasze ludzkie, tak? Ono się nie zróżniło od naszego ludzkiego, potrzebuje właśnie jakiegoś wzmocnienia, przychodzi i mówi, no spraw, żeby te kamienie stały się chlebem, potrzebujesz chleba, niczego złego nie proponuje zły duch. Prawda? Ale przede wszystkim on, ale jego pułapka polega na tym, że żeby zaproponować coś za wszelką cenę, nie licząc się z żadnymi wartościami. Prawda? I my wiemy o tym, że ze względu na takie czy inne pożądliwości również i potrzeby zdobywania rzeczy, które są dla nas, zdaje się, konieczne. Człowiek popełnia niejednokrotnie zbrodnie, prawda? I dopuszcza się do różnych rzeczy, które go sprowadzały na manowce. I na tym polegała ta pułapka, żeby Chrystusa właśnie wywieźć gdzieś na jakieś takie miejsce, w którym dałoby się go przyłapać na czymś, co rzeczywiście, za czym on pójdzie, co łączy się tylko i wyłącznie z potrzebą zaspokojenia potrzeb doczesnych, z pominięciem tego, co jest tym, to całym tym Bożym porządkiem wpisane również w nasze życie. I to próbuje w tych wszystkich pokusach rzeczywiście Chrystusa próbuje to wciągnąć, posługując się w sposób niezwykle wyrafinowany, zauważmy również Pismem Świętym. Więc w tym wszystkim oczywiście wymaga, w całej tej zmaganiu, które przez które przechodzi Chrystus, jest również prawda o tym, co dotyczy nas, że my taką walkę również musimy toczyć. A dzisiaj oczywiście, że ta przestrzeń, w której on wpisuje swoją obecność, jest często przestrzenią strukturalną. Są pewne struktury zła, które rzeczywiście, w których te są wpisane choćby w życie takich czy innych społeczności, takich czy innych systemów. My żyjemy w takich czasach, w których widzimy, że to zło systemowe niestety istnieje, jakby pewien spisek niektórych instytucji, niektórych organizacji, nawet międzynarodowych, przeciwko podeptaniu przykazań Bożych, braku szacunku dla tego prawa Bożego. Prawda? I to jest jakby jeden ta przestrzeń właśnie zła tego strukturalnego. Druga to jest to, co dotyczy samego człowieka, każdego z nas. Że my pamiętamy o tym, że jakby w tej przestrzeni Bożych przykazań, Bożych wskazówek, Bożych drogowskazów, choćby tych 10 przykazań, są dwie tablice. Jest tablica jedna, która obejmuje 3 przykazania i druga, która obejmuje 7 przykazań. Tak bardzo nierówno to podzielone. Wydaje mi się, mogło logicznie rzecz ujmując, należało powiedzieć, że powinno być 5 na 5, skoro to jest 10. Ale ten podział jest bardzo logiczny, dlatego że on dotyczy punktów odniesienia. Pierwsza tablica dotyczy relacji człowieka w stosunku do Stwórcy, do Boga i reguluje w tym porządku, jakby ustawia te przykazania, te drogowskazy. A druga tablica dotyczy relacji międzyludzkich. Zobaczmy, że Bóg zatroskany jest o to, że te relacje między nami były poprawne, były dobre. W związku z tym tutaj, zauważmy, jest 7 przykazań. To, co dotyczy jakby stosunku do Stwórcy, do tego, co jest, przez co człowiek może siebie zrozumieć, siebie wyrazić, to są tylko 3 przekazania. Ale najczęściej, kiedy mówimy o posłudze egzorcyzmów, to najczęściej dotykamy tej pierwszej tablicy właśnie. To właśnie podeptanie tej pierwszej tablicy, brak szacunku dla niej, powoduje, że człowiek sam siebie rozbraja, sam siebie czyni bezbronnym na jego ataki. Jest narażony na to, żeby wpaść w jego sidła. Prawda? Zwłaszcza przekazanie pierwsze dotyczące no, tego, żeby nie mieć bogów cudzych oprócz tego jedynego Boga. Brak szacunku i tworzenie sobie tych bożków ze wszystkiego, z tego, co jest wpisane w naturę i z tego, co się ujawnia, pojawia jako siły ponadnaturalne, prawda, w całym doświadczeniu człowieka. Dalej drugie przekazanie wszystkim dotyczy szacunku dla imienia Bożego, przede wszystkim jest przestrogą przed bluźnierstwem. Bo to nie tylko chodzi o to, że Pan Bóg nie chce, żeby szargać Jego imieniem, ale przede wszystkim jest to stoi na straży tego, żeby temu, co jest Boże, co jest święte, nie bluźnić, żeby człowiek się z nienawiścią i z pogardą swojego Boga nie zwracał, mając na uwadze o to, że tylko i wyłącznie w Bogu
może poznać siebie samego, jeżeli w związku z tym zwraca się przeciwko Bogu samego, czemu tak samo czyni, tak naprawdę czyni krzywdę sobie samemu. Bo człowiek nie inaczej, tylko poprzez Boga, czy w Bogu może poznać siebie. Prawda? No i to przykazanie związane z świętowaniem Dnia Świętego, prawda, żeby mieć czas na rzeczy Boże, żeby na tym zastanawiać. Jest odwołaniem się do ludzkiego intelektu również. Pan Bóg się myślenia nie boi. Natomiast my często właśnie uważamy, że te sprawy Boże i sprawy duchowe są takie nieracjonalne i takie nieuchwytne, że właściwie to jest to tylko zajmowanie się tymi rzeczami, to są tylko takie mrzonki. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że Pan Bóg się nie boi naszego myślenia. Pan Bóg zakłada nasze myślenie, na to oczekuje. Do tego się odwołuje, zawsze do rozumu ludzkiego również się odwołuje. Jego objawienie nigdy nie jest przeciwko rozumowi, ale jest odwołaniem się do takiego racjonalnego myślenia człowieka i oczekuje na naszą odpowiedź, która jest odpowiedzią człowieka myślącego. Dlatego Pan Bóg się nie boi pytań, które człowiek może mu zadawać. Pamiętamy, że Matka Boża w chwili zwiastowania pytała i wcale z tego powodu Pana Boga nie obraziła. Prawda? Bo to jest ta wiara, która potrzebuje zrozumienia. Wtedy ona przestaje być zabobonem. Ta wiara, która pozostaje tylko na płaszczyźnie lęku, na płaszczyźnie niedomówień, bardzo często wchodzi w przestrzeń zabobonów. W związku z tym pomiędzy rozumem a wiarą nie ma sprzeczności. Musi być wzajemne współdziałanie, współistnienie. Papież Jan Paweł II o tym będzie powie o tym Fides et Ratio, że to są te dwa skrzydła, wiara i rozum, na których duch ludzki nosi się ku kontemplacji prawdy. Więc oczywiście, że w momencie, kiedy się ujawni już działanie złego ducha w jakiejś osobie, która przychodzi, bo z osób, które przychodzą na rozmowę, to rzeczywiście to nie jest tak, że u każdego od razu ujawnia się działanie złego ducha i że każdy potrzebuje od razu egzorcyzmów. Natomiast jest ten procent osób, jest tam czasem to nie jest może nawet 1%, ale jeżeli przychodzi 1000 osób i jedna osoba się trafi, to już jest to dużo w przestrzeni tego, co się potem rozpoczyna w momencie, kiedy trzeba zacząć proces modlitwy o uwolnienie. Bo samo uwolnienie, w momencie, kiedy się ujawnia się działanie złego ducha, samo modlitwa o uwolnienie to jest długi proces, proces jakby dochodzenia do prawdy, ponieważ mamy do czynienia z tym, który się ukrywa zawsze i nie chce się ujawnić w tym, co było jakby jego przyczyną, pierwszym miejscem wtargnięcia w człowieka. I dopiero się powoli jakby trzeba do tej prawdy dochodzić. Często potrzebna jest tutaj i modlitwa, i bardzo długie rozważanie, rozmowy. Taki już nieżyjący, bardzo znany egzorcysta hinduski Rufus Pereira tak bardzo ładnie mówił swojego czasu na konferencjach naszych, których spotykaliśmy się przy różnych okazjach, ale między innymi na takich kongresach międzynarodowych. On mówił bardzo konkretnie, że im lepsze rozeznanie, tym krótsza potem modlitwa o uwolnienie, tym krótszy egzorcyzm. Im mniej jest tego rozeznania, czyli dojścia do prawdy, do istoty, do rdzenia, to tym dłuższa potem proces dochodzenia do uwolnienia tej osoby, bo zły duch przede wszystkim boi się prawdy. Że się dojdzie jakby w rozmowie, w rozeznaniu, że ta osoba jest w stanie to wyrazić, nazwać, gdzie się zaczęło wszystko, no to trzeba to objąć modlitwą. To jest bardzo istotne, żeby objąć to modlitwą i rzeczywiście to go wyrzuca. Bo ta osoba się może wtedy wyrzec tego wszystkiego. Natomiast tam, gdzie to sęczy są zagmatwane, gdzie są długie, czasem sięgające wyborów, które dokonały się gdzieś tam w poprzednich pokoleniach, prawda, to są rzeczy, to jest długi proces, który połączony jest z niesamowitą udręką. Te osoby, nad którymi trwają modlitwy i egzorcyzmy, to są osoby, które przechodzą przez cierpienie, którego nikomu bym nie życzył. To jest droga przez mękę, to jest droga przez czyście rzeczywiście na ziemi już. Tylko wspomnę o jednej rzeczy, mianowicie jedna z takich osób, nad którą trwają te modlitwy jeszcze w dalszym ciągu, ale wtedy, kiedy ona przyszła, ona była wtedy jeszcze studentką, potem założyła rodzinę w międzyczasie, urodziła w tej chwili już trójkę dzieci. Pamiętam, że kiedy była z pierwszym dzieckiem w ciąży, to rzeczywiście bardzo się bała tych urodzin, tego bólu,
porodowego. Zresztą jak każda taka matka, która staje przed tą niewiadomą związaną z narodzinami dziecka. Wiem, że po pierwszych tych narodzinach, kiedy zapytałem o to, czego się bała, to rzeczywiście troszkę się tak uśmiechnęła i tak powiedziała, że spokojnie. Potem po drugim, narodzeniu drugiego syna już, kiedy jeszcze tak na świeżo miała te narodziny przed sobą, za sobą, tak właściwie 3 godziny po tych narodzinach, kiedy już doszła do siebie, to powiedziała, że powiedziałam, to powtórzyła to jeszcze raz, że ona może to potwierdzić teraz jeszcze raz z całą świadomością, mając jakby na uwadze to doświadczenie, które przeszła przed chwilą, czyli ten właśnie ból porodowy, rodzenia dziecka, że może powiedzieć z całą pewnością, że ten ból, którego doświadcza w czasie egzorcyzmów, jest niewspółmiernie większy od tego, czego doświadczyła rodząc dziecko. Ten ból jest, ten ból, którego, kiedy rodziła dziecko, jest niczym, powiedziała dosłownie, wprost powiedziała dosłownie niczym w stosunku do tego, przez co przechodzi w czasie egzorcyzmów. Więc możemy sobie to wyobrazić, są tutaj w większości kobiety, które pewnie w większości rodziły dzieci, wiedzą dokładnie, jak to boli, jakie to jest doświadczenie, że to jest rzeczywiście przejście przez mękę. Inna z takich osób, na którą trwają egzorcyzmy, czy trwały egzorcyzmy, to rzeczywiście powiedziała o tym, że właściwie to jest tak, że w momencie, kiedy ten zły w czasie egzorcyzmu odchodził, to ona mówi, że ona czuje ból każdą komórką swojego ciała. Jakby coś się z niej rozrywało, coś się z niej odrywało. Jakby jakaś część jej tego, co było w nią wpisane integralnie, czego ona nie potrafiła oddzielić, co jest jej, co jest nie jej, tej osoby. Jakby to się wszystko ze sobą rozrywało, tak do tego stopnia, że to człowiek by to się na pół rozrywał. A potem, kiedy to się już odkleiło, kiedy już to się odessało od niej, to jest takie doświadczenie kilku przynajmniej osób, nad którymi trwają modlitwy, które doświadczyły odejścia złego ducha, to mówią, że po tym odejściu pozostaje w człowieku jakby wyrwa. Jakaś przestrzeń taka pusta, która rzeczywiście powoduje, że jest takie doświadczenie niesamowite, jakieś pustki, które rzeczywiście jest. My zawsze mówimy w tej sytuacji, że jest to przestrzeń, która nie może pozostawać niezagospodarowana. Że trzeba tam zaprosić natychmiast Pana Jezusa, żeby zły duch nie miał możliwości powrotu. Prawda? Bo on rzeczywiście właśnie w taką pustkę próbuje w dalszym ciągu, próbuje wracać. I może być tak, że człowiek, który jest uwolniony, a rzeczywiście pozostaje w dalszym ciągu tylko i wyłącznie sam ze sobą, nie otwiera się na Jezusa, na Jego miłosierdzie, nie zawierza Mu swojego życia, że jest w dużym niebezpieczeństwie, tak jak ten człowiek z Ewangelii, o której mówi Pan Jezus, że kiedy zły duch opuści jakieś miejsce, błąka się po miejscach pustynnych, nie wiedząc, gdzie znaleźć odpoczynek i wraca na to miejsce, z którego wyszedł, próbuje tam wrócić. I zastaje ten dom wymiecionym przez modlitwę, przez to wszystko, zostaje wymiecionym, posprzątanym. Ale zauważmy, Pan Jezus mówi, że nie znajduje tego domu zagospodarowanego. Ten dom jest pusty. Wtedy, kiedy jest pusty, wraca. Bierze jeszcze innych 7 złych duchów, gorszych od siebie i wraca na to miejsce. I stąd mówi, stają się czyny tego człowieka potem gorsze niż były wcześniej. Stąd właśnie ta pokusa, że jest to właśnie ta konieczność właśnie towarzyszenia takim osobom w tym, żeby one rzeczywiście potrafiły zawierzyć swoje życie Jezusowi. Żeby siebie samych całkowicie oddać Jezusowi, bo On rzeczywiście jako jedyny może tę pustkę zapełnić takim Bożym sensem, który rzeczywiście potem powoduje, że ten dom już jest zajęty, zagospodarowany. Ma swojego Pana. To serce ma swojego Pana. I to jest bardzo istotny element właśnie również tego towarzyszenia duchowego, którego nie możemy bagatelizować przez kiedy mamy do czynienia z modlitwą egzorcyzmów, ale też i którego nie możemy bagatelizować w naszym życiu w ogóle, w tym codziennym życiu. Prawda? Bo człowiek również przez to życie może przejść w sposób bezmyślny. Prawda? Jakby pozostając na płaszczyźnie takiej, a ja nie wiem, jak to jest. Prawda? W związku z tym, ponieważ nie wiem, jak to jest, a jak się tym zajmuję, to mnie głowa boli, w związku z tym się w ogóle tym nie zajmuję. Mam swoje własne sprawy i nimi sobie żyję. Prawda? I tak człowiek żyje od posiłku do posiłku, od dnia do dnia, na zasadzie wegetacji. Prawda? I oczywiście pozostaje w dużym niebezpieczeństwie, bo na takie sytuacje, na taką pustkę, tylko i wyłącznie czeka
czyha zły duch, on rzeczywiście, jeżeli wchodzi, to nie po to, żeby się dać rozpoznać. On jest najsilniejszy wtedy, kiedy jest nierozpoznany, kiedy działa z ukrycia. Natomiast wtedy, kiedy się ujawnia, to z reguły to jest to, co właśnie powoduje tak mnóstwo pytań w stosunku do egzorcysty, jak to jest. Prawda? I ktoś powie, no był na egzorcyzmach i takie rzeczy się działy, bo on się demonstrował, bo on takie czy inne rzeczy mówił, bo ileś tam osób musiał trzymać taką osobę, prawda, fizycznie nie dawali rady. To wszystko jest prawda, to się wszystko dzieje na egzorcyzmach. Tak mniej więcej, jak to jest opisane w Ewangelii. Właściwie tu pod tym względem Ewangelia mówiąca o spotkaniu Jezusa ze złym duchem nie przesadza ani jednym słowem. Tu nie ma żadnego słowa, które byłoby formą koloryzowania o tym, że na temat, tak po to, żeby tylko jakąś sensacyjkę prowadzić w Pismo Święte. Zły duch się rzeczywiście będzie ujawniał, jak się ujawnia, to rzeczywiście ujawnia się z reguły z jakimiś demonstracjami i one powodują w nas taki dreszczyk emocji. Tymczasem z punktu widzenia modlitwy, z punktu widzenia uwolnienia jest to, jakby z punktu widzenia można powiedzieć złego ducha, jest to jego przegrana. Dlatego, że on się nie chce ujawnić. On nie chce pokazać, że jest. Natomiast, bo on wtedy jest najsilniejszy, kiedy, jak powiedziałem, jest w ukryciu. A jeżeli już się ujawnia, to rzeczywiście te demonstracje są właśnie po to, żeby jeszcze coś zyskać. Na przykład, żeby zyskać nasze zwątpienie, nasz lęk, poprzez lęk choćby, nasz zachwyt, że jaki on silny, co on może, prawda, z tym człowiekiem wyprawiać. Ktoś może się ulec takiej fascynacji, że dojdzie do wniosku, że on jest Panem, prawda? Na tym polega między innymi kult szatana właśnie, że wszyscy ci, którzy mu oddają tę cześć, uważają, że to właśnie on jest Bogiem, on jest Panem. Prawda? Oczywiście Panem nigdy nie jest, prawda, i nie będzie nim, nie będzie Bogiem, ale domaga się rzeczywiście tego, żebyśmy się mu kłanialiśmy, oddawali mu życie, swoje życie, zawierzali mu jak Bogu. Pod tym względem jest bluźniercą. Tutaj dużo bym też, można powiedzieć, o różnych doświadczeniach, które choćby pojawiały się w czasie modlitwy na przyłce zielonej, tam gdzie myśmy mieli egzorcyzmy. Natomiast rzeczywiście demonstracje są formą rzeczywiście już przegranej, bo on tego nie chce. Są wtedy wiadomo, że nie ma wątpliwości, że on jest. Prawda? Stąd też i pytanie o imię, takie dyskusyjne dzisiaj w nowym rytuale, nie ma jakby miejsca na to, żeby pytać o imię, ale z reguły egzorcyści pytają o to, nie robią tego w formie nieposłuszeństwa, ale w momencie, kiedy wyszedł nowy rytuał, było mnóstwo głosów egzocystów, którzy rzeczywiście, nawiązując do poprzedniego, starego rytuału, jeszcze przed zatwierdzonego jeszcze w czasie Soboru Watykańskiego I, ale wcześniej Trydenckiego, rzeczywiście tam było to miejsce właśnie na pytanie o imię złego ducha. Jakby zwracają uwagę, że to jest potrzebne. I rzeczywiście Stolica Apostolska zezwoliła na to, na taką praktykę. W sposób jednoznaczny papież Benedykt XVI jeszcze w czasie, kiedy jeszcze sprawował swoją posługę, rzeczywiście jednoznacznie ten temat wyraził. Zły duch pod tym względem akurat jest doskonale rozeznany. Pamiętam taką sytuację wtedy, kiedy już papież Benedykt XVI odszedł w stan spoczynku. Jeszcze nie było papieża Franciszka, miałem egzorcyzm i rzeczywiście była taka demonstracja złego ducha, która się ujawnił bardzo jednoznacznie. Ja tutaj sobie przeskoczyłem, zacząłem w imię Jezusa rozkazywać mu o tym, żeby on ujawnił swoje imię, a ten przypadł jakby do mnie, prawie że tak złapał rękami tej osoby mnie tutaj za oszywkę i tak patrzy na mnie oczami tej osoby w moje oczy i mówi: ty skurwysynie, mówi, ty nie uczono ci, że się nie pyta o imię. Ja wtedy pamiętam, że tylko powiedziałem: papież Benedykt, a mówi: abdykował! Od razu, nie? Ale papież Benedykt zezwolił już, tak? Nie było żadnych problemów, zresztą wcześniej te pozwolenia były. Doskonale się orientuje i w Piśmie Świętym, i w tym, co w rozpoznaniach Kościoła dotyczących zwłaszcza jego samego. Nie lubi strasznie pewnych rzeczy, prawda? Na przykład pierwszym tekstem w rytuale, który jest wymieniany, który jest czytany z Pisma Świętego,
Ewangelii, to jest tekst, to jest prolog Ewangelii świętego Jana, gdzie nie ma ani jednego słowa o złym duchu. Wszystkie pozostałe formy, formuły czy fragmenty Ewangelii, które są w rytuale egzorcyzmów, przynajmniej wspominają o złym duchu. Na przykład fragment Ewangelii świętego Marka o rozesłaniu apostołów. Przynajmniej tam jest ten fragment, gdzie jest mowa, że w imię moje złe duchy będą wyrzucać. Natomiast tutaj nie ma ani jednego słowa o złym duchu, ale jest to tekst jeden z najbardziej znienawidzonych przez złego ducha. Prawda? Bo on jest jakby w kontekście tego, w tym samym duchu powiedziane, co hymn świętego Pawła z dzisiejszego drugiego czytania. Hymn chrystologiczny do Kolosan. Że on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym pośród stworzeń. W nim wszystko zostało stworzone. Prawda? I rzeczywiście ten Ewangelia świętego Jana mówi o tym, że wszystko przez nie się stało, nic się nie stało, co się stało. W nim wszystko ma istnienie. On jest światłością, a każdy, kto za nie postępuje, żyje, wchodzi w światłości i otrzymuje godność dzieci Bożych. I on jakby, ten tekst przypomina złemu duchowi o jednej rzeczy bardzo istotnej, bardzo dla niego, którą on wypiera jakby z siebie samego, mianowicie to, że jest stwórca i jest to, co wszystko, co jest stworzeniem. Cały świat stworzony. Również byty widzialne i niewidzialne, i trony i panowania, wszystko to są byty stworzone przez Boga. I w tej płaszczyźnie i człowiek, i zły duch nie są na takiej zasadzie, że on jest tu, a my jesteśmy niżej. My jesteśmy wszyscy stworzeniami na tej samej płaszczyźnie. Prawda? Przypomina, że pozycja złego ducha względem stwórcy jest dokładnie taka sama. Prawda? Że on, który się wywyższa ponad nami, domaga się kultu Bożego dla siebie, tak? To wszystko jest bałwochwalstwo, tylko jest bluźnierstwo. Że to jest jego pycha, która go rzeczywiście aż tak wysoko tak go wbija jakby w to poczucie przewagi nad człowiekiem, bo on tyle może, prawda, znacznie więcej niż człowiek, który jest taki dla niego i ślepy, i głuchy, i bezradny, i kompletnie bez... i taki niezaradny życiowo, na wszystko zdany, prawda? Musi odpoczywać, musi jeść, żeby funkcjonować. Męczy się tak jak każdy inny, kończy się jego życie tu na ziemi, prawda? Wypala się jakby w sensie fizycznym również. To wszystko się jakby w człowieku, natomiast on jakby żyje w innej zupełnie przestrzeni, prawda? W innych wymiarach. W związku z tym wydaje się, że jest taki i człowiek ma taką pokusę, żeby to wszystko ubóstwiać. Ale na przestrzeni tego, co dotyczy relacji stwórca-stworzenie, my stoimy zawsze na tej samej płaszczyźnie. I przypomnienie tego faktu złemu duchowi w tej Ewangelii bardzo go boli. Kiedy się przypomina o tym, że przez to słowo wszystko zostało stworzone, a nic nie istnieje na świecie, co nie byłoby stworzone przez to słowo, które było na początku. A przez nie wszystko się stało, bez niego nic się nie stało, co się stało. I że tylko w nim jest życie. To jest bolesne doświadczenie, którym on, jak się tę Ewangelię przypomina, to rzeczywiście to z tego powodu cierpi i zawsze, czy niejednokrotnie właśnie wypowiada swoje słowa takie, swoje niezadowolenie, mówi, że przestać, żeby już tego nie przypominać. Bo on by nie chciał o tym pamiętać. Więc oczywiście walka duchowa polega na otwarciu się na Boga, na to, co z czym Chrystus do nas przychodzi, z czym pragnie nas zamieszkiwać. I odrzuceniem tego wszystkiego, co nam podsuwa zły duch, w takich mirażach nie potrzebujesz Pana Boga. Sam sobie poradzisz. Prawda? Zagrożenia współczesnego świata są bardzo konkretnie wpisane. Człowiek dzisiaj uwierzy w to, że sam może zbudować sobie raj na ziemi, nie potrzebuje żadnego punktu odniesienia. Wydaje mi się tylko, że sam sobie ustanowi prawa takie, jakie są i w związku z tym, skoro napisze w takim czy innym prawie, że woda będzie płynęła do góry, to będzie płynęła do góry. Oczywiście to jest guzik prawda i życie natury jakby tu się nie oszuka, ale człowiek może ulegać takim mirażom, bo wiele rzeczy może zrobić, prawda, bo może tworzyć różne elementy przepompownie i tak dalej, więc może być takim mirażem, gdzie nie potrzebuje stwórcy. Że przez to, co dzisiaj, czym dzisiaj dysponuje, może jak budowniczy wieży Babel zajrzeć Panu Bogu w okno, nie musieć się z Panem Bogiem liczyć. Może Panu Bogu powiedzieć, widzisz, taki sam jestem jak i ty. To jest to bluźnierstwo współczesnego świata, niebezpieczeństwo, któremu ulegamy żyjąc w tej cywilizacji, w której nas przekonują, że wszyscy przekonują, że,
myślenia o sprawach bożych, sprawach nadprzyrodzonych jest tylko i wyłącznie mrzonką niepotrzebną, która odciąga człowieka od pełni życia, od pełni szczęścia i człowiek nie potrzebuje się liczyć z nikim, aby tylko zabiegał i zadbał o siebie, o swoje własne szczęście, to będzie szczęśliwe. To nie jest akurat tak. To jest właśnie to kłamstwo, które wpisane jest również w konstrukcję współczesnej cywilizacji, współczesnego świata, w czym jesteśmy często zwodzeni. Tak króciutko, resztę, gdyby były jakieś pytania, to bardzo proszę. Proszę bardzo. Znamy się. Ja miałbym takie dwa pytania. Jedno dotyczące tego, o czym ksiądz mówi pod koniec, czyli o ewangelii świętego Jana, która kiedyś w rycie starowiczy była czytana na zakończenie. Dobrze. Czy dobrze się stało, że odeszliśmy od tej praktyki? Bo to była chyba, tak rozumiałem, też taka forma egzorcyzmu. No, czytanie Pisma Świętego w ogóle jest formą egzorcyzmu. Ja to doświadczam tego, wiele razy doświadczałem. Na przykład pamiętam taką sytuację, kiedy zacząłem egzorcyzm. Ta osoba jakby na samym początku straciła świadomość, prawda? Wydawać by się mogło w związku z tym, że jest nieprzytomna. I w czasie egzorcyzmu właściwie ja odłożyłem rytuał. Wziąłem do ręki Pismo Święte i czytałem Ewangelię przez cały czas. Poszczególne fragmenty, rozdziały. Oczywiście w czasie tego czytania zbyt dużo się ma demonstrować, mówić, żeby to przeszkadzał, żeby przestał. W końcu ta osoba po jakimś czasie otworzyła oczy, wyznała wiarę w Jezusa, skończyliśmy modlitwę, czytanie Pisma Świętego. W tym przebywa Pan Bóg. W związku z tym, oczywiście, że ta formuła Ewangelii świętego Jana, proroku świętego Jana jest pewną przypomnieniem faktu właśnie, że jest ktoś, kto jest Bóg, jest Twórca i jest stworzenie. W tym sensie rzeczywiście to jest forma egzorcyzmu, można powiedzieć, bo Słowo Boże samo w sobie ma w sobie tę moc egzorcyzmu. Pamiętamy, że święty Paweł Apostoł mówi o tym, że Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. Prawda? Czyli ono rzeczywiście, kiedy czytamy Pismo Święte, to ono wcale nas często nie głaszcze. Bo kiedy czytam Pismo Święte, ono dotyka często naszych decyzji, naszych wyborów i wcale nam nie jest po drodze z tymi słowami zapisanymi przez Boga, danymi nas przez Boga. Bo ono porusza nasze sumienia, ono nas zmusza do tego, żebyśmy coś zmienili w swoim życiu. Prawda? Ukazuje nam fałsz, z którym się często poddajemy. To dla nas jest bolesne. Ale jest druga część tego miecza obosiecznego, tak, o którym będzie mówił święty Paweł Apostoł. To jest ta właśnie ta część, która rzeczywiście ten miecz również uderza w tego, który nas zwodzi. Prawda? Ono, i w tym sensie rzeczywiście Ewangelia świętego Jana była formą egzorcyzmu takiego powszechnie dostępnego. No, Kościół postanowił inaczej. Ja nie dyskutuję w tym momencie z Kościołem. Trudno mi powiedzieć, czy byłoby to dzisiaj lepiej, czy nie. Rozumiem, że to zostało już jakby odłożone, chociaż Ewangelia świętego Jana kilka razy pojawia się, jest czytana w czasie świąt Bożego Narodzenia. Tam jest nie tylko raz, ale właściwie chyba ze trzy razy ten tekst, ten fragment Ewangelii w bardzo krótkim okresie czasu powraca. Jest przypominany. No, siłą rzeczy, jeżeli chodzi o mnie, to właściwie nie ma dnia, kiedy bym go nie przypominał sobie, właściwie już znam go na pamięć, bo siłą rzeczy jakby sięgam po ten tekst sprawujący egzorcyzm. On jest dla złego ducha, można powiedzieć, takim ostro na niego reaguje. Reaguje, oczywiście, że tak. Bardzo mu jest niebezpieczny. Dla niego jest niebezpieczny. Ale czasem jest niebezpieczny na przykład psalm. Na przykład jeden z tych psalmów, który jest właśnie w pierwszej formie egzorcyzmów, przypomina właśnie o tym, o Bogu, który nam towarzyszy. To się w opiekę odda Panu swemu. W całej... Tak, proszę. 91 psalm, tak? I tam jest mowa, że Bóg rzeczywiście, że ten, który powierza się Panu Bogu, doświadczy tego, że na rękach swoich nosić cięben, abyś nie uraził swoje nogi o kamień. Bo rozkazał swoim aniołom, abyś nie nosił na rękach, abyś nie uraził swojej stopy o kamień.
będzie stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podeczy. Pamiętam taki egzorcyzm, kiedy zły duch się demonstrował i ja czytałem ten psalm. I rzeczywiście, kiedy były te zwrotki właśnie dotyczące właśnie, że bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzegli, na rękach swoich nosić będą, abyś nie robił się swoje nogi okami, zły się demonstrował, ja powtarzałem tę zwrotkę jeszcze raz, prawda? I jeszcze raz powtarzałem. I zły duch w pewnym momencie się niecierpliwie mówił, dalej, dalej, dosyć już tego, nie? Więc ja biorę następną zwrotkę, tak? Której po jakimś czasie biorę następną zwrotkę, w której jest mowa również, że to właśnie on będzie cię strzegł na swoich drogach. I ja mówię znowu dalej. No to ostatnia zwrotka jest taka bardzo konkretna już rzeczywiście, która go wyłożyła wtedy, pamiętam, w tym egzorcyzmie, bo to będzie, w którym jest mowa, są słowa, ja go wybawię, bo będzie, bo przylgnął do mnie, osłonię go, pozna moje imię, będzie mnie wzywał, ja go wysłucham i będę z nim był trapieźny. Kiedy już ta zwrotka zbyt wcześnie poganiał, prawda, żeby tego, kiedy ta zwrotka już została wybrzmiała tak bardzo jednoznacznie, to rzeczywiście on już w tym momencie się zupełnie wycofał. Bo Słowo Boże rzeczywiście uderza w niego, tak? I to w tym przypadku nawet te słowa psalmu, to rzeczywiście są też formą zmagania w czasie egzorcyzmu, rzeczywiście. Oczywiście to nie jest tak, że to jest tak łatwo powtórzyć, bo rzeczywiście on nienawidzi tych tekstów i bardzo często je atakuje, prawda? I ja choćby mam u siebie, na przykład mam przez jakąś tam nieuwagę, gdzieś tam chwilę zostawiłem, dwa rytuały całkowicie porwane w szczępy, prawda? Bo jak się dorwał w pewnym momencie w tym transie tej osoby, to rzeczywiście nie było strony, która by nie była porwana zupełnie w strzępy na wiele części. Tak nienawidzi tekstów, pism, tak nienawidzi rytuały. Ale w takim samym sensie nienawidzi Pisma Świętego, Słowa Bożego. Dokładnie to, co właśnie mówiliśmy o tym, że Słowo Boże jest egzorcyzmem, również Ewangelia Świętego Jana, jest jakby wpisane integralnie w tą część, to właśnie u jednej z takich osób, które właśnie, na którymi trwają egzorcyzmy, rzeczywiście ona mając Pismo Święte, rzeczywiście nie była w pewnym stanie go sięgnąć do ręki, a wcześniej czytała bardzo często i tak na wyrywki. Potem jak zaczęła się modlitwę, rzeczywiście ona nie mogła sięgnąć po to Słowo Boże. I w pewnym momencie rzeczywiście to Pismo Święte zostało porwane na strzępy. Dosłownie Stary i Nowy Testament nie było strony, które się dało pozbierać i poskładać. Wszystko zostało porwane na strzępy. Poszliśmy, kupiliśmy drugi egzemplarz Pisma Świętego. Długo nie trzeba było czekać. Znowu to Pismo Święte porwane na strzępy. Więc ona sobie, proszę, myślała, proszę księdza, mam u siebie, tak potem już mówiła, miałam u siebie katechizm Kościoła Katolickiego. Dla mnie ono było cenne, bo tam były też fragmenty Pisma Świętego. Chciałam to czytać, żeby właśnie mieć kontakt z Słowem Bożym. I ten katechizm został porwany na strzępy zupełnie. Chodzi o to, żeby żadne Słowo Boże, żaden fragment tego Słowa nie doszedł do tej osoby. Żeby ona tego nie słyszała. I na przykład u tej osoby było tak niejednokrotnie, że kiedy czytam, kiedy jest egzorcyzm i czytane jest Pismo Święte, a nieraz uprawiam mszę świętą również w takiej sytuacji, ona nigdy jest nieobecna. Zawsze właściwie jest, to jest poza jej świadomością czytanie Pisma Świętego. Ona potem nic nie pamięta z tego. Czasem trzeba przypominać sobie te fragmenty, że tak powiem, żeby coś tam dotarło. Nie jest to takie proste, bo temu towarzyszą demonstracje. Nieraz by mówi niejednokrotnie, on używa oczywiście potem bluźnie, różnego typu wulgaryzmu, mówi, co myśli, że ta słyszy cokolwiek i tak nic nie słyszy. Ja pamiętam, że kiedyś się wdałem, to nie jest, jest niebezpieczne wdawać się ze złym duchem na jakikolwiek dialog, prawda? Ale w tej sytuacji, jak miałem pewność, ja mówię, i wtedy powiedziałem w ten sposób, jeżeli ona nie słyszy, to ktoś dostęp do tej uszu jej zagraża, to ty tam stoisz i ty musisz tego słuchać. I oczywiście owoc był taki, że była próba fizycznego rzucenia się na mnie, prawda, i różnego typu bluzgów po to, żeby tego wyrazić swoją wściekłość z tego powodu, że on rzeczywiście musi tego słuchać. Bo on wtedy musi tego słuchać, tego też boli, tego też wyrzuca. Właśnie jak ten miecz obosieczny działa na niego. I jeszcze chciałem drugie pytanie, bo ja też jestem przygłosił. To znaczy, tak jest dość krótsze. Pierwsze, no jak dużo mamy diecezji lubelskich teraz przypadków, czy to wzrasta, czy to się trzyma na pewnym równym takim stopniu. I drugie pytanie, zapewne ksiądz słyszał o takiej sekcie groźnej, która w tej Lublinie istnieje. To jest sekta używająca Pisma Świętego, ale pełna nienawiści właściwie i wulgaryzmów, bluźnierstw. To chodzi mi o tak zwany Kościół Nowego Przymierza, który no, działał
centrale ja obserwując tam działania tego przywódcy tej sekty, no, odnoszę wrażenie, że jest to osoba, że może być to osoba opętana. Czy można tej osobie jakoś pomóc z zewnątrz, właśnie przy pomocy egzorcyzmów, czy można właściwie się przekonać, czy mamy do czynienia z opętaniem w tym przypadku, bo to no, bo mówię, kumulacja tej nienawiści jest tam szczególnie właściwie, ja się z taką furią antykatolicką nie spotkałem ja w tym przypadku. No, no i zachowania tam też przywódcy też wskazują, że coś tam jest nie tak. Czy można po prostu nad nimi jakieś egzorcyzmy odprawić, żeby no, się przekonać, z czym mamy do czynienia, czy to jest opętanie demoniczne, czy może choroba psychiczna, czy po prostu taka nienawiść bez opętania. Więc tam, gdzie jest nienawiść, tam zawsze jest niebezpieczeństwo działania złego ducha, bo człowiek, który nienawidzi, wchodzi w przestrzeń działania tego, który jest samo nienawiścią, który żyje nienawiścią i karmi się nią. Natomiast rzeczywiście, natomiast to, co go wyrzuca, to rzeczywiście jest jakaś droga miłości, droga pokoju, łagodności. Tak jak właśnie w ten sposób zwyciężył Chrystus złego ducha. Prawdziwe zmaganie na krzyżu polegało na tym, żeby wciągnąć Jezusa właśnie w tę nienawiść, w bluźnierstwo, w przestrzeń tego działania tych osób, które bluźniły Jezusowi, prowokowały go tymi bluźnierstwami, żeby on chociaż w jakiś sposób, w jakiejś części odpowiedział na te bluźnierstwa, w taki sam sposób, jak oni na niego reagowali. Natomiast Jezus pozostał pełen w miłości, cały oddawał swoje życie Ojcu. I pokonał wtedy jedna z formuł egzorcyzmu, to właśnie pierwsza formuła zwraca uwagę o tym, że właśnie jest tam stosowała ustęp miejsca Jezusowi, który pokonał Cię na pustyni, zwyciężył w Ogrodzie Oliwnym, obezwładnił na krzyżu. Prawda? Więc to są te przestrzenia walki duchowej, które przez które Chrystus stoczył walkę ze złym duchem, go pokonał. Prawda? I starł jego potęgę. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o egzorcyzmy, to zasada jest taka, że się podejmuje je w stosunku do osób, które o nie proszą. Nie podejmuje się egzorcyzmów w stosunku do osób, które sobie tego nie życzą, albo które uważają, że wszystko jest w porządku, prawda? Chociaż nie jest w porządku. Nad takimi osobami powinno się podejmować modlitwę wstawienniczą, modlitwę błagalną, prośba o nawrócenie, prośba o przejrzenie, o stanięcie w prawdzie. Czyli tu właśnie jest miejsce na walkę duchową, na takie zmaganie o Kościoła, który ma się modlić właśnie o to, żeby nikt nie zginął. Prawda? I tutaj wszelkie modlitwy podejmowane, wszelkie posty podejmowane, wszelkie modlitwy indywidualne podejmowane w tej intencji, ofiarowane jakieś cierpienia własne, rzeczywiście są tym, są pewną formą zmagania, która rzeczywiście może doprowadzić kogoś do refleksji nad swoim własnym życiem, do nawrócenia jego, tak jak właśnie to się dokonało w tej scenie zarysowanej dzisiejszej Ewangelii u tego dobrego łotra, tak? Który w ostatniej chwili przed swoją śmiercią wspomina, Jezus wspomina mnie, przeciwstwa swego, prawda, że potrafi się nawrócić, przyjść, podjąć jakąś refleksję nad swoim życiem, nad swoimi wyborami, które nie były dobre, czyli kiedy stanął w prawdzie. I to są właśnie te prawdziwe zwycięstwa, które dokonywały się choćby w zmaganiach podejmowanych przez świętych. Prawda? Znajdujemy to w historii choćby świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, że taką walkę toczyła i modląc się za grzeszników uzyskiwała potem, pojawiły się takie znaki, które rzeczywiście potwierdzały nawrócenie na przykład osób, za które się modliła. I to jest właśnie ta zasada. Natomiast rzeczywiście egzorcyzmy odwołują się zawsze do wolności człowieka. I moje osobiste doświadczenie jest takie, że owszem, zetknąłem się z tym wiele razy, że osoby, które na którym trwają egzorcyzmy, mają bardzo ograniczoną wolność podejmowania decyzji w tym, żeby prosić o modlitwę. Ale wcześniej czy później one same potrafią dotrzeć, nawet same o własnych siłach potrafią dotrzeć i rzeczywiście o tę modlitwę poprosić. Prawda? Prosić o jakiś rodzaj konsultacji. Niekoniecznie od razu się ujawnia działanie złego ducha, ale u niektórych osób, na przykład, które przychodziły do mnie, to się ujawniało właśnie na pierwszym spotkaniu. Pamiętam taką sytuację, kiedy przyszedł taki człowiek do mnie,
przedsiębiorca budowlany, wtedy miał własną firmę, dobrze funkcjonującą i tak dalej. On potem mówił, że miał duże kłopoty, żeby dotrzeć do mnie. Ja nawet nie wiedziałem, że on szukał tego kontaktu. To był początek mojej posługi, jeszcze właśnie w ciągu, to był ten moje trzeci czy czwarty rok posługi, więc to był dopiero początek. I on przyszedł. Ja wtedy pamiętam, że od rana już miałem, chyba byłem 5 czy 6 godzin zupełnie na takim spotkaniu. Jedna, druga, trzecia osoba, dziesiąta przyszedł rozsiadł się na takim, na wersalce. Bo się ucieszył, że w końcu jest, proszę księdza. W końcu do księdza dotarłem i zaczął mówić sam od siebie. Ja byłem tak zmęczony, że już myślałem tylko o tym, żeby jakoś podtrzymać świadomość, żeby go słuchać jeszcze. Więc pamiętam, że wtedy w tym zmęczeniu schowałem tylko swoją twarz w dłoni i tak sobie tylko westchnąłem właściwie. Jezu, nie? Powiedziałem sobie imię Jezus po to, żeby jakby szukając, by dodał mi jakieś siły, żebym jeszcze mógł tego posłuchać do końca, co ma do powiedzenia. I oczywiście owoc był tego taki, że on w pewnym momencie zerwał się, jakby coś go oparzyło i on zaczął do mnie mówić, co ksiądz zrobi? A ja już się obudziłem, że nie potrzebowałem żadnej kawy, prawda, żadnego obudzenia, jak tylko to się stało. Ja mówię, przecież pan widzi nic. Ale co ksiądz zrobił? Nie, mówi, że w nim się stało tak, że jak ja wezwałem, tylko powiedziałem to imię Jezus, wezwałem Pana Jezusa, wszystko mi zawirowało potem w głowie. Urwała myśl. Jakby stracił świadomość tego, gdzie jest, co robi, co mówił w ogóle, nie? I taki przerażony, co ja zrobiłem. Ja już, oczywiście ja już nie dyskutowałem z nim, nie rozmawiałem, nie wyjaśniałem w tym momencie, tylko wziąłem rytuał, zacząłem egzorcyzm. To był początek oczywiście drogi, która potem była dosyć taka no, trudna i rzeczywiście i bolesna dla niego, ale oczywiście skończyła się ona już potem uwolnieniem. Nawet nie na egzorcyzmach na Zielonej, tylko gdzie indziej, ale rzeczywiście on ten, a dzisiaj jest człowiekiem już uwolnionym. Czasem to jest taki jeden kontakt tylko, wystarczy imię Jezus, prawda? I my tym imieniem, to imię Jezus samo w sobie, bo Jezus mówi, w imię moje złe duchy będą wyrzucać i to imię Jezus ma w sobie taką moc, że ujawnia działanie złego ducha często. Powoduje często wściekłość niesamowitą, prawda, właśnie osób, które mają problem. Jest taki... Sekty to oni właśnie mają imię Jezus na ustach, bo to jest sekta nawiązująca biblijna, samookreślająca się, ale pełna nienawiści wobec Matki Bożej, wobec sakramentów, wobec Kościoła katolickiego. No tak. To... Oni nazywają dzieckiem diabła katolików. To jest tego typu... To jest typowe właśnie, bo to jest na bazie protestantyzmu, tego pierwszego zawsze protestantyzmu, przynajmniej niektórych odłamów takich bardzo, bardzo walczących. To funkcjonuje. Oczywiście, że zły będzie usypiał taką świadomość, takie obudzenie takich osób. Dlaczego? Dlatego, że jemu nie zależy na naszym nawróceniu, tylko na tym, żebyśmy trwali w błędzie. I tutaj pod tym względem potrafi znieść nawet takie sytuacje, pod warunkiem, że osoby, które trwają w błędzie, jakby nie mają ochoty się w ogóle nawrócić i zmienić swoje życie. Jedna z takich osób, które trwają modlitwy, były trwają, bo ona jest po uwolnieniu, powiedziała w ten sposób, proszę księdza, kiedy jestem w stanie grzechu ciężkiego, to ja mogę tak na ołtarzu siedzieć. I wtedy jestem namawiana do tego, żebym przyjmowała komunię świętą. Ale kiedy jestem po spowiedzi, do kościoła nie mogę wejść. Kiedy jestem w stanie łaski uświęcającej. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że życie w stanie grzechu, przyjmowanie komunii świętej w stanie grzechu powoduje, że zły się umacnia. Prawda? Bo dokonuje się pewien rodzaj bluźnierstwa w życiu tego człowieka. Prawda? Pewnej profanacji samego Boga. Kiedy człowiek stoi w prawdzie, kiedy jakby jest oczyszczony, kiedy ta świątynia jest pozamiatana, no to komuś to przeszkadza. Jeżeli on ma swoje mieszkanie w tej osobie, ta osoba jest opętana, no to on się będzie demonstrował, bo to mu przeszkadza. Bo każda komunia święta tak przyjęta go wyrzuca. I w tym sensie również takie osoby, które zakładają tego typu wspólnoty, mogą różne rzeczy robić, bluźnić nawet Kościołowi Świętemu, to zły będzie tylko usypiał ich czujność, będzie... Utwierdzał tylko w przekonaniu, że jest on na dobrej drodze.
prawda? Czasem będzie przez takim przekonaniem, że nic się nie dzieje, w związku z tym problem nie istnieje. To jest ojciec kłamstwa, trzeba o tym pamiętać. I prawdy u niego nie znajdziemy. Czy egzorcysta może odprawić egzorcyzm nad zdjęciem drugiej osoby? A jeżeli nawet nie, to czy mógłby odmówić modlitwę uwolnienia, bo wtedy modlitwa egzorcysty ma większą moc? Znaczy ja myślę, że to jest tak. Pan Jezus mówi, że zwraca uwagę na jedną rzecz. Mianowicie zwraca uwagę na to, że jeśli z wiarą o coś prosić będziecie, tym, którzy uwierzą, takie znaki towarzyszyć będą, mówi Pan Jezus. On nawet nie mówił, nie używa słowa egzorcysta, tak? Tylko mówi, tym, którzy uwierzą, takie słowa towarzyszyć będą. W imię moje złe duchy będą brzydzać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk, a gdyby nawet co do tego wypili, szkodzić im nie będzie. Czyli jakby to, co jest jakby elementem najistotniejszym, to jest to, żebyśmy się modlili z wiarą. Żebyśmy nie ustawali w tym, w tej wierze, żebyśmy nie dali się zwieść wątpliwościom. Prawda? I tutaj, czy to będzie egzorcysta, czy inna osoba, która żyje łaską święcającą. Z punktu widzenia chyba Bożego to jakby jest wtórne. Prawda? Można powiedzieć, że tak się uważa, nadaje się taką moc, takie nie wiadomo jakie często właściwości sprawcze samemu egzorcysty. Ja wiem tylko o tym, że mam się z wiarą i z pokorą Panu Bogu oddawać i modlić. Prawda? Bo inaczej się rzeczywiście zły duch się nieraz demonstruje na modlitwach i mówi, widzisz, twoja modlitwa nic nie daje. Co z tego? To tylko do czasu, a potem się okazuje, że nagle mówi, przestań. Już nie wytrzymam. Nieraz mam takie egzorcyzmy na przykład, taką formę egzorcyzmu nad osobą, u której jak ja zaczynam modlitwę, to ona wpada w bardzo słodki sen. I to trwa godzinę, dwie godziny, trzy godziny. Ja patrzę po tych trzech, czterech godzinach modlitwy i ja już się zazdroszczę. Tak? Bo ja już mam serdecznie dosyć, bo już jestem zmęczony tymi nieustannymi modlitwami, różańcem jednym, drugim, trzecim, prawda? Jedną częścią, drugą, trzecią, potem jednym różańcem całym, czterema częściami, potem drugim różańcem całym, przeplatanym formułami egzorcyzmu. A tu się nic nie dzieje, nic nie widać. Prawda? Takie usypianie świadomości. Ja w pewnym momencie jej zazdroszczę, tak? Już tego mogę zazdrościć tej osobie. Oczywiście z punktu widzenia modlitwy, to oczywiście po jakimś czasie się ujawnia. Zły duch w pewnym momencie się demonstruje i mówi, ja już tego nie wytrzymam. Prawda? I czasem jest tak, że jest 5 godzin, 6 godzin modlitwy, czasem więcej tych godzin modlitwy jeszcze, w takiej sytuacji, kiedy jest ta prowokacja, niby taki sen, taki rodzaj letargu tej osoby, a potem jest 5, 10, czasem 15 minut demonstracji i się kończy egzorcyzm. Prawda? Których jest to, są niezwykle takie brutalne i mocne demonstracje, które kończą egzorcyzm. Czasem są tego typu prowokacje. I kiedyś teraz jedna z tych osób mówi do mnie, powiedziałem do mnie taką bardzo prostą rzecz. Czy ty myślisz, tak prosto jak mi powiedziała, że ja kiedy śpię, to ja jestem wypoczęta? Po tej modlitwie, kiedy wydaje się, że ja śpię, ja jestem tak sponiewierana, tak zmęczona, jakbym nie wiadomo co robiła. We mnie spokoju nie ma wtedy. We mnie się wszystko dzieje w środku, ale tego nie widać na zewnątrz. Zły się ukrywa w ten sposób. Ale rzeczywiście atakuje tą osobę od środka w zupełnie inny sposób, tam gdzie jeszcze ma. W związku z tym taką możliwość. Więc oczywiście, że wtedy, kiedy jest demonstracja, to jest jakby najłatwiej jest uderzyć, można powiedzieć, dotknąć go wręcz. Bo jeżeli nas jest rzeczywistością duchową, to my nigdy nie widzimy, gdzie on jest, w którym miejscu on jest. Ale czasem rzeczywiście da się go wręcz fizycznie, można powiedzieć, namierzyć. Prawda? Kiedy na przykład ta ręka wyciągana jest po to, żeby coś zniszczyć. Prawda? Kiedy zadaje jakiś ból, prawda? Ta ręka, no to ktoś tą rękę prowadzi. Gdzieś on jest. Czasem w takiej sytuacji wystarczy użyć wody święconej i od razu jest owoc taki, o, parzy! Woda święcona. Prawda? Albo pali, nie? Więc tak, jakby się go dotknęło fizycznie złego ducha, tak? Chociaż go nie widać fizycznie, prawda? On ktoś tę rękę prowadzi. Nie? Więc w takiej sytuacji, kiedy są demonstracje, jakoś czasem wydaje się mogło, że jest łatwiej, bo człowiek nie zaśnie, tak? Ale oczywiście to nic dobrego jest, ani jedno, ani drugie. Po prostu chodzi o to, że przez tą drogę przejść, żeby się modlić z wiarą. I tylko w tym sensie, prawda, że
że jeśli z wiarą o coś prosić będziecie, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, mój Pan Jezus, prawda, to byście rzekli tej morwie, przesadź się tam, to by to uczyniła. Więc myślę, że tylko tak, bo tak nie możemy tracić ufności i wiary. Najgorsza jest ten forma zmagania, walki duchowej, której ktoś podejmuje modlitwę o to, żeby czyjeś życie się przemieniło. Ktoś pije na przykład, albo wybiera rzeczy złe, modli się jego żona czy dzieci, czasem rodzice się modlą, prawda, i trwa to rok, drugi rok, trzeci rok, wypalają się w tym wszystkim, pytają, czy moje modlitwy są Panu Bogu miłe, czy Pan Bóg to słyszy w ogóle, prawda, przejść przez ten czas i rzeczywiście nie zwątpić, zostawić to Panu Bogu przez cały czas. To jest niesamowicie długie, to jest bolesne doświadczenie. To jest właśnie ta walka duchowa, która rzeczywiście, przez którą te osoby przechodzą. I to są rzeczywiście osoby, które się nie zniechęcają, modlą się do końca. To są prawdziwi mocarze. To są herosi wiary. Prawda, i modlitwy. Myślę, że dzięki takim osobom ten świat się jakoś kręci jeszcze. Dziękuję. Jeszcze jest super. Nie będzie podpalenie skrytu. Chciałam się spytać, na przykład tak, słyszałam takie rzeczy, na przykład matka przeklina dziecko albo tam kogoś w rodzinie. I wtedy na przykład, czy osoba obca w ogóle może się za nią modlić, to właśnie to jest to samo odnośnie tego, co ksiądz przed chwilą mówił. Aby z wiarą, aby z modlitwą, z miłością, tak. Trzeba się modlić. Niebezpieczna jest sytuacja właśnie, bo to jest jeden z elementów, który jest badany w czasie, kiedy przychodzą osoby, nad którymi są, gdzie pojawiają się jakieś oznaki obecności złego ducha. I takie żelazne pytanie, które się będzie pojawiało, jednocześnie z wielu, prawda, które się będzie pojawiało, to jest pytanie właśnie o relacje w rodzinie. Takie pytanie, czy czułeś się kochany przez swoich rodziców, przez swoich dziadków? Czy tu wszystko było w porządku, w tej przestrzeni miłości rodzicielskiej? Czy w rodzinie była taka sytuacja, że ktoś rzeczywiście nie przeklinał, nie bluźnił, prawda? Bo rzeczywiście przekleństwo, to rzeczywiście Pismo Święte też o tym mówi, że przekleństwo ojca czy matki idzie za dzieckiem, prawda? Jest jakby pewną formą zaproszenia złego ducha do tego, żeby on się zajął tą osobą. Bo przecież Pan Bóg nie mieszka w przekleństwie, tylko mieszka w błogosławieństwie. W związku z tym, w momencie, kiedy ktoś przeklina dziecko, jakby sam siebie rozbraja. Pan Bóg dał taką władzę nad rodzicami, że jakby oni sprawują tą taką pieczę opiekunów, którzy są zabezpieczeniem przed działaniem złego ducha, jeżeli tylko kochają swoje dzieci. Ta miłość zabezpiecza dzieci przed jego podstępami niejednokrotnie, przed jego nienawiścią. I teraz wystarczy, że rodzice zrezygnują z tej drogiej miłości, zaczną bluźnić, przeklinać swoje własne dzieci, zły się do tego przyczepi. Zwłaszcza przyczepi się do tych sytuacji, w których nieraz się zdarza w relacjach między rodzicami a dziećmi, że rodzice nie wytrzymują, dziecko się buntuje, przechodzi przez okres buntów, prawda, tego dojrzewania, przez okres jakichś negacji, że rodzice nie wytrzymują i coś tam wypowiadają bardzo mocno, za mocno, prawda, tak? To niejednokrotnie potem przychodzą i się oskarżają z tego przed nas powiedzi. To jest bardzo istotny element. Właśnie to, żeby pamiętać o spowiedzi. Prawda? Bo spowiedź jakby zamyka również drogę złemu duchowi. Do tych dzieci również. Zabezpiecza te dzieci. Te sytuacje, w których te grzechy są niewyznane i ktoś udaje, że się nic nie dzieje, są otwartą furtką, która pozwala złemu chodzić. I w sposób dowolny się jakby szarogęsić. Więc to jest bardzo niebezpieczne. Prawda? To jest ta przestrzeń jest niebezpieczna. Jeden z takich osób, z którą mam kontakt, prawda, który miał tą przestrzeń właśnie taką, że jego mama przez całe życie bluźniła jemu jako dziecku. A bluźniła swoim rodzicom, ale też i potem jemu jako dziecku, prawda, jako synowi. On przez cały czas spotykał się z tą sytuacją. Potem ta mama zachorowała, on nigdy od niej nie odstąpił. Właściwie ta mama, kiedy nawet jechał z nią do szpitala czy do lekarza, to bluźniła niejednokrotnie na niego, wrzeszczała od najgorszych, od takich czy innych. On ją cierpliwie wiózł do tego lekarza, wysłuchiwał różne rzeczy na korytarzu, kiedy ona tych lekarzy ustawiała po kątach, oni nie wytrzymywali lekarze z nią. Natomiast oczywiście natomiast on cierpliwie jakoś wysłuchiwał, nigdy się nie zaparł tej matki. Kiedy już było wiadomo, że to jest choroba śmiertelna, ona się zbuntowała przeciwko Panu Bogu i powiedziała, że nie chce nic wspólnego z tym Panem Bogiem mieć do czynienia. Jego brat, czy drugi syn tej, tej,
tej kobiety, rzeczywiście się w pewnym momencie odwrócił, zupełnie nie chciał w ogóle mieć wspólnego z matką, już się nie pojawił u tej matki, natomiast nigdy właściwie, kiedy ona była na łożu śmierci, była w szpitalu, on się nie pojawił w ogóle u niej, a ten był przez cały czas przy tej matce i pamiętam, że on mówił, proszę księdza, mama jest w szpitalu, jest umierająca, nie wiem. Poszedł raz do kapelana, przyprowadził kapelana do tej matki. Ta była nieprzytomna, ksiądz wszedł do pokoju, do tego do sali, która leżała, ona zaczęła bluźnić. Ksiądz się odwrócił, poszedł. Prawda? Drugi raz gdzieś tam próbował również ta sama sytuacja. Potem mówi, było wóz albo przewóz. Sytuacja taka, że ona już zdobyła ostatnie godziny, on spotkał się z jakimś zakonnikiem, z konkretnym zakonnikiem, poprosił go, żeby przyszedł do mamy, żeby ją wyspowiadał. Powiedział wcześniej, że może być bardzo różnie. Prawda? I to była taka sytuacja bardzo dziwna, on do dzisiaj to o tym opowiadał mi, że kiedy weszli do sali, mama była nieprzytomna. Ledwo weszli tylko, ona oczywiście się otworzyła oczy i zaczęła bluzgać. Że nie, absolutnie. Więc ten ksiądz się początkowo cofnął. Ale spojrzał na niego, na tego właśnie mężczyznę, na tego syna i mówi jeszcze, to pomódlmy się jeszcze. Jeszcze nie wyszli z tej sali, stanęli przed tym łóżku, zaczęli się modlić. W pewnym momencie ona otwiera oczy i ten syn, i ten ksiądz się pochyla, mówi, proszę pani, czy pani chce się wyspowiadać? Pani żałuje za swoje grzechy, bo już nie była w stanie się wyspowiadać. Czy pani żałuje za swoje grzechy? Czy pani chce wrócić do Pana Boga? I ona w ostatniej chwili tylko kiwnęła oczami, że tak. On rozgrzeszył i zmarła. I doświadczenie tego syna było bardzo ciekawe. Mówi, że w momencie, kiedy ten ksiądz rozgrzeszał tą matkę, to on na sobie poczuł, jakby wszystkie te przekleństwa schodziły z niego. Rozumiemy, o co chodzi. Że one już potem nie mają mocy sprawczej. Zostało to zabrane temu, zostało to zdjęte właściwie, to wszystko, czym zły mógł się szarogęsić przed tym, wobec tego człowieka. Takie niezwykle mocne doświadczenie tego właśnie człowieka, który do dzisiaj to, ja jeszcze w tym tygodniu słyszałem, właśnie on to powtarzał, to ja to już kilka razy słyszałem, jak on to powtarzał, bo dla niego to jest bardzo mocne doświadczenie. Kiedy się modli za matkę do dzisiaj, bo rzeczywiście było bardzo ciężko, on przeszedł, wszyscy mu współczuli takie matki, bo powiedzieli, że oni by już nie wytrzymali. Więc nawet tego typu rzeczy się, że taka jest moc zgrzeszenia. Takie inne doświadczenie, które mam z osoby, na którą są egzorcyzmy, bo trzeba pamiętać o tym, że egzorcyzmy to jest, należą do sakramentariów Kościoła. Natomiast tymi środkami zwyczajnymi uświęcenia są sakramenty. One mają niesamowitą moc sprawczą, taką, której my sobie nawet nie domyślamy, jaka jest moc sprawcza sakramentu. I jednym z tych sakramentów, tak właściwie podstawowym egzorcyzmem danym każdemu z nas, jest sakrament pokuty. Bo Pismo Święte mówi, że każdy, ktokolwiek grzeszy, jest dzieckiem diabła. Bóg nas uwalnia z jego mocy przez właśnie sakrament pokuty. Kiedy stajemy w prawdzie, wyznajemy nasze grzechy, jesteśmy uwolnieni wtedy. Duch sobie z tego zdaje sprawę, my sobie z tego często nie zdajemy sprawy. Uważamy, że to jest taki sakrament, który tylko i wyłącznie jest dla naszego udręczenia. Prawda? Dla naszego zawstydzenia, bo jest nam ciężko niejednokrotnie z tych grzechów się przyznać, takich czy innych. I takie doświadczenie właśnie konkretnej osoby, na którą trwają egzorcyzmy, że ona wcześniej spowiadała się systematycznie właściwie przynajmniej raz w tygodniu, a nawet często jeszcze częściej. Potem zaczęły się egzorcyzmy, zaczęły być problemy ze spowiedzią, potem się nie mogła rzeczywiście spowiadać. I czasem było tak, że trwają modlitwa, trwają egzorcyzmy, ona do mnie mówi, proszę księdza, chciałem się wyspowiadać. Jakby ta modlitwa przebijała jakby ten mur, i ona jakby mogła powiedzieć swoje grzechy. I miałem takie doświadczenie u tej osoby, że ona wtedy, kiedy jeszcze mogła powiedzieć swoje grzechy, swoje słabości, że ja próbowałem tę osobę rozgrzeszyć. Prawda? To włączyły oczywiście zawsze temu demonstracje, jakieś tam znaki niezadowolenia, ale zawsze się dało jakoś tam przebić przez to wyznanie grzechu, wyznanie win. Próbowałem rozgrzeszyć i niejednokrotnie miałem taką później takie doświadczenie, że co ja próbuję rozgrzeszyć, to on przypada do mnie przez tą osobę, jakby ona już jest nieświadoma zupełnie, na transie, zamyka mi usta, żeby nie mógł powiedzieć słowa formuły rozgrzeszenia, a jak już nie może ust mi zapchać, to bierze mi za rękę, łapie tak, żeby nawet palcem nie mógł ruszyć znaku krzyża, znaku rozgrzeszenia. Albo czasem jedno i drugie. Prawda, zablokowane i ręce,
i usta zatkane, nie? Żeby tylko nie rozgrzeszyć, żeby tylko nie było tego znaku krzyża nad tą osobą. I pamiętam, że taką sytuację, kiedy próbuję raz rozgrzeszyć, drugi raz, trzeci raz i za każdym razem jest i już mnie, już tej osoby nie ma. Ja w pewnym momencie nie wytrzymałem już. I tam, ja pamiętam te uczucia, które we mnie wtedy buzowały. Taka wewnętrzna gdzieś tam złość we mnie była, że coś takiego się dzieje. W pewnym momencie złapał tę rękę i tego ja mówię, w końcu do niego zostaw tę rękę. A ten wtedy doskoczył do mnie i z takim tylko krzykiem, albo co? Nie? Z takim oczami wlepionymi we mnie, nie? A ja no, w takich sytuacjach jakby nie ma odpowiedzi gotowych, prawda? Bo skąd wiedzą, co? Pan Bóg jakby towarzyszy wtedy też, nie daje światła. Ja tu tak zupełnie spokojnie mówię, bo to nie moja ręka. Nie? I ta ręka została natychmiast uwolniona moja. On puścił, tak jakby ktoś go sprężyną odciągnął. Mówi, wiem, po co mi to przypominasz? Rozumiemy? Zły duch wie o tym, że to nie ksiądz zgrzesza. Że to nie ksiądz odpuszcza grzechy. Ale że Chrystus przychodzi w tym momencie. Często my o tym nie pamiętamy. Przecież nie spowiadamy księdzu, tylko Panu Bogu. Tylko Chrystusowi. To jest właśnie cały problem. On teologię zna. Więc powinniśmy rzeczywiście pod tym względem pamiętać o tym, że Pan Bóg dał nam takie zwyczajne środki uświęcenia, środki zbawienia, uwolnienia właśnie. To są sakramenty święte. Więc niezwykle ważnym. Wierność tym sakramentom daje rzeczywiście człowiekowi gwarancję nie tylko wolności od złego ducha, ale też i wzrostu duchowego, rozwoju duchowego. No są elementem rzeczywiście, które rzeczywiście możemy potem prześledzić, że praktykując te sakramenty w sposób rzetelny, uczciwy, stając przed Bogiem, rzeczywiście my się zmieniamy. Pan Bóg nas przemienia. To jest proces oczywiście, który przebiega tak jak wzrost ziarna. Tego nie widać na co dzień, że on wzrasta, ale przecież w jakiejś perspektywie widać, że coś się zmieniło. Kiedy się patrzy choćby na zboże, na ziarno rzucone w ziemię i potem to kiełkujące, potem rozwijające się roślinę. Więc trzeba o tym pamiętać też, że to są sakramenty są niezwykle ważnym elementem i oczywiście bez życia sakramentalnego, bez praktykowania tych sakramentów też egzorcyzmy nie są skuteczne. Czasem one są potrzebne, żeby ta osoba mogła praktykować sakramenty święte, żeby mogła z nich korzystać. Ale jakby praktykowanie ich jest tym elementem, który też ich gwarantuje właśnie ten proces uwalniania. Kiedy już ta osoba może świadomie wybierać, to jest praktykowanie tych sakramentów, wierność sakramentom świętym jest również tym niezwykle ważnym elementem drogi do uwolnienia. Ja chciałam zapytać o kontakt z księdzem. Jaki jest? Trudno. Trudno, znaczy no tak, że ja przeważnie nie odbieram telefonu w tym sensie, że jak jestem z ludźmi, nie mam egzorcyzm, to nawet nie patrzę na telefon, bo i przeważnie on jest wyciszony. W związku z tym, jeżeli ktoś nawet dzwoni, to a ja mam telefon wyciszony, teraz też nie dzwoni, dlatego że telefon wyciszony. Nie słychać, prawda? Nie wiem, ile telefonów jest. W związku z tym z reguły się umawiam z ludźmi na telefon, jak ktoś już z kimś się spotkam, to rozmawiam się na telefon na tak zwane SMS-y, żebym wiedział, z kim rozmawiam, do kogo dzwoni, kto do mnie dzwoni, ewentualnie albo dzwoni, albo proszę, żeby ta osoba dzwoniła ileś tam razy, bo ja nie zawsze odczytam czasem SMS-a, a potem nie zawsze mogę od razu oddzwonić i w związku z tym mi to potem wyparowuje z pamięci, że mam do zadzwonić. W związku z tym, że na ileś tam SMS-u się umawiam, ale się z reguły przez SMS-y umawiam. Prawda? Ale przez telefon z reguły, albo trzeba przyjść na Zieloną do kościoła i tam wszystko jedno, na którą prześwięto, bo jak mnie nie ma, to jest taka Pani Maria, która tam jest w zakrystii, czy któryś z księży i jest w stanie albo powiedzieć, kiedy będę, albo zapisać mówić na spotkanie. Ten kalendarz jest zawsze w zakrystii. Tylko jedno pytanie. Czy jeżeli jedna osoba drugiej osobie coś tam złego życzy, albo zło rzeczy, to jest pole działania do ducha świętego? Zawsze przekleństwo jest właśnie tą przestrzenią. Zły duch jest duchem przekleństwa. Trzeba pamiętać o tym, że on żyje w przestrzeni przekleństw, on się tym karmi. I w naszym organizmie jest mnóstwo zarazków, tak? Jest mnóstwo takich sytuacji, takich drobnoustrojów, które krążą i które właściwie jakby w momencie, kiedy organizm jest zdrowy, nawet dają sobie znać.
ale kiedy organizm osłabnie, tak, to natychmiast się ujawniają dokładnie w tym miejscu. Na tyle potrafią być inteligentne, że właśnie atakują miejsca schorzałe, te chore. I do tego, żeby cały organizm zakazić potem. No to jeżeli drobnoustroje potrafią być na tyle inteligentne, że atakować w ten sposób organizm, dlatego, dlaczego zły duch nie przyczepi każdego przekleństwa? To jest formą właśnie takiego osłabienia człowieka właśnie w tej przestrzeni, w przestrzeni miłości, oparcia na Boga. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że ten, który przeklina, jest w największym niebezpieczeństwie, chociaż on się najczęściej tego nawet nie domyśla. Bo znowu jego sytuacja jest taka, że on jest uśpiony w takim przekonaniu, że on przeklął i to zadziałało i się z tego cieszy. A on nawet sobie nie zdaje z tego sprawy, że on jest w największym niebezpieczeństwie, bo nie można, bo byłoby absurdem twierdzić, że zły duch, że złym duchem się można posłużyć tak jak psem, żeby go poszczuć nim drugiego człowieka. Jeżeli on się Panu Bogu sprzeciwi, powiedział, nie będzie służył, tak? Powiedział, Bogu nie będę służył, to on człowiekowi będzie służył? To jest logiczne. A jeszcze ja się odnośnie tego, co ksiądz mówił. Ten człowiek, który tak jak mówię, tutaj, że został rozgrzeszony i ten mężczyzna, jakby spadły z niego grzechy. A gdyby na przykład nie doszło do takiej sytuacji i on obciążony jest dalszym tymi grzechami, i co wtedy? No wtedy są modlitwy, między innymi są egzorcyzmy, są modlitwy, bo dlatego, że w tej sytuacji oczywiście jest to trudniejsza sytuacja, droga, bo jest naznaczona jakimś cierpieniem tego człowieka, ale to nie jest tak, że on jest w sytuacji przegranej. Jeżeli on idzie drogą miłości, to Pan Bóg jest w stanie go z tego wyzwolić, wyprowadzić. Nie ma problemu to jakby pod tym względem, że Pan Bóg sobie z tym nie poradzi. Natomiast no, zły ma jakby pożywkę z tego. Nie? On się tym karmi. No zły duch jest bez wątpienia, jest ojcem kłamstwa i będzie zaprzeczał rzeczom oczywistym. Prawda? Rzeczom oczywistym. Będzie wypowiadał. Oczywiście, że jeżeli chodzi o grzech, to zawsze mówimy o tym, że zły duch jest głównym sprawcą grzechu. Tak zresztą to jest, choćby w odnowieniu przeczeń Chrztu Świętego jest zawsze mowa, czy wieczka siostrana, kto jest głównym sprawcą grzechu. Prawda? Ale gdyby grzech był tylko dziełem złego ducha w nas, to byśmy nie byli sądzeni z naszych grzechów. Prawda? Te grzechy mają dostęp do nas samych, my również wybieramy. My decydujemy, czy idziemy w tym kierunku, czy nie. Czy dajmy wiarę tym potrzebom, czy nie. W związku z tym z naszych decyzji, naszych wyborów, z naszych uczynków jesteśmy też i sądzeni. Prawda? Więc zły będzie na pewno wmawiał człowiekowi ateist, że Pana Boga nie ma. Prawda? Będzie mówił też, że Jego nie ma. Pamiętam taki egzorcyzm, gdzie była modlitwa nad dziewczyną, którą trzymało wtedy chyba 4 czy 5 mężczyzn. W zakrystii nie dawali rady. Prawda? A zły duch pewnie się zamasować, mówi do nas, ty skurwysynu, mnie tu nie ma. No nie ma, tak? Więc oczywiście to jest taki jego żart, prawda, w tym momencie. Znaczy, on doskonale, nikt nie uwierzy w to akurat, nie? Ale rzeczywiście będzie na różne sposoby wciągał człowieka w różne sytuacje, które by go tylko po to, żeby osłabić jakby tą samą temperaturę modlitwy. Więc on jest duchem zaprzeczenia w tym momencie, bo samo słowo szatan oznacza tyle samo ten, który się sprzeciwia, przeciwnik. Tak się tłumaczy i szatan jego, to imię właściwie, nie? Ten, który się sprzeciwia. Więc on zawsze jest naprzeciw, przeciwko temu, co jest Boże w człowieku, co jest Bożym darem. On się temu będzie, zawsze to będzie odrzucał. Oczywiście, że będzie to w sposób na tyle inteligentny, żeby tworzyć pewną formę imitacji. Prawda? Bo gdyby on frontalnie powiedział, że on nas nienawidzi, co nas zniszczy, to nikt by mu nie uwierzył. W związku z tym zwodzi człowieka tak, jak to mamy to opisane między innymi w grzechu pierworodnym. I się przystraja. Modlić się, oczywiście, że się trzeba modlić i to nieustannie trzeba się modlić, bo nieraz ta forma ateizmu, zaprzeczeń, jest pewną formą zagubienia się tej osoby, pewną formą poszukiwań tej osoby. Prawda? I takie osoby, które ja się spotkałem wiele razy z taką sytuacją, że ktoś przeszedł przez ten etap takiego zaprzeczania, negacji, a potem odnajduje swoje miejsce przy Bogu. Prawda? Się nawraca. Trzeba się do końca rzeczywiście modlić za takie osoby, bo
No bo przecież wiadomo, rzeczą oczywistą jest to, że przed nim każdy będzie musiał stanąć. Potem już się jakby tego nie zaprzeczy, że go nie ma. A czy istnieją jakieś modlitwy, które mają specjalną moc, jeżeli można się modlić za taką osobę? Na przykład czytanie Pisma Świętego w intencji tej osoby? To jest jedna z form też walki z czytaniem Pisma Świętego. Ja pamiętam, moja taka, znaczy żona mojego przyjaciela ze szkoły średniej, która jest lekarzem, mieli problem z dorastającą córką, się zbuntowała w pewnym momencie. I ona, niezależnie od tego, że obydwoje są we wspólnocie, to nawet nie w Lublinie, tylko gdzie indziej, dosyć daleko od Lublina. I ona mówi, że w pewnym momencie w czasie tej walki duchowej, od walki o to dziecko, ona wpadła na pomysł, żeby właśnie czytać Pismo Święte. I wokół niej zorganizowała się cała grupa ludzi, którzy rzeczywiście czytali to Pismo Święte jakby w sztafecie. Brali sobie po godzinie lekturę Pisma Świętego, taką dla siebie też, bo ta wiara, bo Pismo Święte czytane to jest forma modlitwy, trzeba o tym pamiętać. Tak? My nie tylko modlimy się wtedy, kiedy mówimy się własnymi słowami, ale wtedy, kiedy czytamy, kiedy przybliżamy Słowo Boże, kiedy się z nim zanurzamy, wtedy Pana Boga uwielbiamy, bo jakby przyjmiemy, bierzemy, wchłaniamy w siebie to, co jest Jego pokarmem, co jest Jego darem dla nas. To słowo często niestety pozostaje, trafia na suchą ziemię, na glebie jest taką suchą, spieczoną. Prawda? I nie przynosi owocu. I teraz oni rzeczywiście zorganizowali się, podjęli taką właśnie walkę o to dziecko poprzez czytanie Pisma Świętego. I rzeczywiście to dziecko po niedługim czasie, właściwie po kilku tygodniach właściwie takiego nieustannego czytania Pisma Świętego, zaczęło się zmieniać. Wróciło do Pana Boga i zaczęło porządkować swoje życie, przestało kontestować wszystko i tak dalej. Więc to też jest taka ciekawa walka, taka forma modlitwy, która właśnie jest lektura Pisma Świętego. Proszę bardzo. Czy zdarzyło się księdzu podczas swojej praktyki z protestach tą sytuację, że te osoby opętane mówiły jakimiś językami starożytnymi? Wiele razy. Nie mogły po prostu znać się. Wiele razy to się zdarzyło, że nie mogły znać siebie absolutnie. I ona nawet czasem to jest tak, bo są jakby różne etapy też. Jeszcze drugie pytanie, czy też takie sytuacje się zdarzały, że na przykład, to też czytałem o tym, że na przykład jakimiś gwoździami, czy... No mógłbym tu przynieść takie dosyć dużo takich właśnie przedmiotów wymiotowanych przez takie osoby. Czasem to są rzeczy, które są nie do przebadania. Egzorcyzm nad jedną z osób, która już jest po uwolnieniu. To był wtedy przedostatni egzorcyzm nad nią. Przyjechała, bo zacząłem modlitwę. I w czasie tej modlitwy ona zaczęła wymiotować przedmiotami. To zresztą wcześniej u niej się zdarzało to wiele razy, że te przedmioty były zwracane. Pojawiały się gwoździe, śruby, różne pentagramy. Raz, drugi, trzeci, gdzieś tam ma chodzę, trzy, cztery pentagramy. Oko Horusa, różne rzeczy mam, że tak powiem, takie zachowane właśnie, te zwymiotowane przez egzorcyzmu. Ale ten przedostatni to było właśnie nawet w ten sposób, że ona zwymiotowała wkręty takie, właśnie takie, do takiej długości, tak jak mniej więcej do drewna stosuje. Do wkręcenia drewna. Bardzo ostre. Prawda? I teraz ten wkręt jeden został wymiotowany i ona w tej sytuacji nieświadomości zaczęła pać świadomość jeszcze w tej takiej półświadomości. Został zamiotowany drugi, ale już kiedy wychodził z niej, widziała, że to wychodzi, prawda, i się przeraziła, prawda, poczuła, że idzie trzeci z niej, prawda, gdzieś wychodzi. Więc ona w takim przerażeniu włożyła rękę do gardła, tutaj do krtani, dotknęła tego fizycznie wręcz, tego wkręta do drewna takiego, ale on się ustawił akurat tak w poprzek, że przeraziła się w poprzek, ustawił, jakby miał przebić jej tu krtani, prawda. Więc dotknęła go fizycznie, on się cofnął. Więc oczywiście już nie było modlitwy, nie było egzorcyzmu, ona się przeraziła. W takim przerażeniu, że tak powiem, skończyliśmy egzorcyzm. Ona natychmiast stamtąd się potem okazało, poszła do lekarza, do gabinetu. Lekarz przebadał ją bardzo dokładnie, wpuścił sondę do gardła, do samego żołądka. Nic nie znalazł. Następnego dnia przyszła na egzorcyzm, bośmy się mówili, że następny dzień na egzorcyzm. Zwymiotowała ten kręg trzeci. Czyli prawda? Zmaterializowanie się takiej... Tak by to się zmaterializowało w niej, tak. Dowodem na to, że już doszło do całkowitego uwolnienia? No niekoniecznie, bo to był przedostatni. Potem jeszcze mieliśmy raz egzorcyzm, który rzeczywiście potem się skończył uwolnieniem.
już całkowitym. Więc takie rzeczy się zdarzają oczywiście. Czasem to są rzeczy, które są fizycznie jakby trudno jest je wyjaśnić. Na przykład tutaj u tej samej osoby była taka sytuacja, że kiedy był pierwszy egzorcyzm, który nad nią miałem, oczywiście nie byłem przygotowany na taką formę demonstracji, które wtedy się zadziały. Ksiądz, który ją wtedy był kierownikiem duchowym, mówi, pomodlisz się chwilę, bo ja wtedy miałem wyjazd zaplanowany do brata, do Katowic i w związku z tym się sobie, no mam drogę przed sobą długą, a modli się godzinkę, mówi i pojedzie sobie, nie? Więc ja zacząłem modlitwę, oczywiście to się nie na godzinę skończyło, tylko na 4 godziny i na żadnym objawem byłem taki, że tak powiem, pokancerowany, że gdzieś tam byłem i podrapany i porwany na mnie była i stół, i komża, i rozbity zegarek na ręku i cały szereg rzeczy, gdzieś tam chyba demolowania różnych innych rzeczy. Więc to był pierwszy egzorcyzm. W czasie tego egzorcyzmu też była taka sytuacja, kiedy gdzieś tam ją rzuciła na podłogę, tutaj się koszula się, że tak powiem, jej na niej wyszła ze spodni. No i ujawnił się pentagram, tutaj w okolicy, gdzieś na brzuchu. Taki, który był wygrawowany, widać było, tak jakby sobie takie sznyty zrobiła z pentagramu, w formie pentagramu. To zarośnięta już skóra rzeczywiście, ale to zarośnięta taka blizna, która wyraźnie było widać jak pentagram. My się potem rozmawiali, ona mówi, że ona tego nie zrobiła sama nigdy, ale to się stało w czasie, kiedy była na pielgrzymce pieszej i w czasie noclegu, że tak powiem, to gdzieś tam w czasie snu zadziało. Potem w ciągu dnia poczułem, że ktoś się tutaj pali na żołądku. To włożyła rękę gdzieś tam pod koszulę, żeby dotknąć bodącą pieczę, wyciągnęła, patrzy krew. Poszła gdzieś tam do lasku na bok, otworzyła, podniosła koszulę, zobaczyła, że ten pentagram. Mówi, no co można zrobić? Komu się tym pochwalę? No wyszło to na egzorcyzmie, bo ta koszula poszła w górę, że tak powiem, to się podniosło. Myśmy ten pentagram przez cały czas namaszczali olejem, mywałem wodą święconą, namaszczaliśmy olejem. Co oczywiście było połączone z wielkim bólem. Były takie sytuacje czasem, jak namaszczałem to miejsce olejem, no to ona się zwijała w takim bólu, jakbym jej zadawał nie wiadomo jaką katuszę. Dosłownie to aż było żal patrzeć na ten ból, którego ona doświadczała w tym momencie czynu namaszczania. I potem był taki moment, kiedy już mieliśmy egzorcyzm umówienie, ona dosyć daleko potem mieszkała. Przyjeżdżała raz, dwa razy do roku, trzy razy do roku na modlitwę. Przyjechała na modlitwę, to już właściwie biały tydzień, po Wielkanocy. Przyjechała, mieliśmy egzorcyzm. I oczywiście chciałem to jakby od razu na punkcie startu namaścić to miejsce olejem, ten pentagram. No i poczułem, że tam coś innego jest, tak? Zobaczyłem, podjęliśmy tą koszulę, zobaczyliśmy, że tam jest plaster. Zdjąłem ten plaster z tego miejsca, się okazało, że na tym miejscu, gdzie był pentagram, jest zupełnie inny znak. Prawda? Jest znak, jest takie tak zwane oko Horusa. Jeden z hieroglifów egipskich. No, namaściłem to olejem, prawda? I potem po modlitwie rozmawiam z nią, bo zawsze potem przyszliśmy na górę, piliśmy kawę, herbatę, rozmawialiśmy. Przed modlitwą nigdy się nie dało, bo ona jak szła już przed modlitwą, to wyglądała tak, jakby była na nie wiadomo jakiej dawcy narkotyków, jakby była naćpana narkotykami, zero kontaktu z nią było. Natomiast po modlitwie szliśmy na górę, piliśmy kawę, herbatę, coś tam zjadła zawsze, jechała dalej. Więc ja pytam o to właśnie, ona troszkę to jest bardzo dziwne. Mówi, no miałem problem z tym, bardzo duży, bo na początku Wielkiego Postu to się pojawiło u mnie. Dokładnie w pierwszym tygodniu, po świecie podpiecowej w piątek, pojawił się ten znak, mówi, strasznie mnie to piekło po nocy. Ja mówi, chciałem to w jakiś sposób temu zaradzić. No podniosłem, patrzę, to coś innego zupełnie. Więc stosowałem przez cały Wielki Post różne maści, które kupowałem w aptece. Żeby to, czasem bardzo drogie. I mówi, nic to nie pomagało. Mówi, nie pójdę z tym do lekarza, bo co ja pokażę? To co pani sobie zrobiła w tym miejscu, tak? I tam pod spodem pentagram, tutaj znowu oko Horusa. Co pani robiła? Nie? Więc mówi, no czym się miałem pochwalić? I mówi, to jest jeszcze bardzo dziwna rzecz, tak, bo rzeczywiście tak to wyglądało. Potem sobie skarżyłem, że tak to ładnie wyglądało. Jak ksiądz zauważył, mówi, to była taka sytuacja, że było tam symbol tego oka Horusa, ale był zupełnie inny. Ja nic nie mogłem zrobić, to nie mogło goić, bo
to jest, to wyglądało tak, jakby ktoś ten tok Ochorusa wypalił ogniem od środka organizmu, nie naruszając skóry od góry. Skóra z wierzchu była cała, nienaruszona. A to ją piekło żywym ogniem od środka. Tak jakby tam siedziała jakaś glizda taka, to by wyraźnie widać było, skóra była wyniesiona, podniesiona do góry, to wszystko było takie zaczerwienione też. Nie? I to wyraźnie było widać właśnie to. I mówię, żadne maści tego nie chwytały. Prawda? Po tym egzorcyzmie, po namaszczeniu olejem, wszystko przyschło. Taka dziwna rzecz. Ja jeszcze mam pytanie, proszę księdza, czy szatan może też działać przez sny? W snach? Oczywiście, że może. Znaczy wzbudza różne sny. Różne sytuacje, które przerażają te osoby. Które powodują, że potem się boją w ogóle zasnąć. Te osoby czują się atakowane przez sen. Często czują się atakowane fizycznie wręcz. Czują się duszone, czują się, przepraszam, ale mówię, gwałcone. Całymi nocami, że tak powiem. Nie mogą, w związku z tym mają problem z zaśnięciem. Prawda? Żyją jak nie wiadomo na jakim, w jakiej rzeczywistości takiej, bo to trwa całymi nocami, całymi tygodniami, całymi godzinami, te poczucie gwałtu, doświadczenie gwałtu, to są niezwykle bolesne doświadczenia oczywiście, to tak część jakby tych odsłon takich. Niezwykle bolesne doświadczenia, które nikomu tego nie, oczywiście nie życzę. A jeśli matka mówi do dziecka iść do diabła, to jakie mogą być skutki takich? No dobre nie są. Myślę, że przede wszystkim skutki są ukrócane wtedy, kiedy ktoś się z takiej rzeczy spowiada. Takie wyznania czy takie słowa trzeba zawsze na spowiedzi wyznawać, bo to są niebezpieczne sytuacje. Bardzo często nawet ludzie wierzący mówią tak w takich emocjach, zaraz mnie szlak trafi. I to chyba też jest dobre, prawda? No to może, znaczy to jest wrażenie pewnych emocji, chociaż to nie jest to samo, co przekleństwo. Czasem oczywiście, że prawdziwe przekleństwo oczywiście niekoniecznie musi je łączyć, bo czasem jakby jest różnica między takimi emocjami, w których ktoś używa słowa iść do diabła, a nawet sytuacja takiego przekleństwa, w której ktoś nie wypowiada ani jednego słowa, ani jednego wulgaryzmu, ale powodowany nienawiścią, złą wolą, życzy tej osobie najgorzej. Czasem jest to robione w postaci, w formie takiego przesłania pozytywnego, ale rzeczywiście podszyte to wszystko jest złą wolą, złą intencją. Spotkałem się z takim przekleństwem, w którym nie było ani jednego złego słowa powiedzianego, ani jednego słowa bluźnierstwa powiedzianego. A potem na modlitwie, na egzorcyzmie zły duch zacytował słowo w słowo treść tych SMS-ów, które wysyłane były tej osobie w ten sposób przeklinanej. I mówił to, przez to wszystko do mnie należy. Jeżeli taka osoba się wtedy w przypadku wśród kobiet czy wśród mężczyzn? Właśnie chciałem się zapytać. No, czy są i mężczyźni, i kobiety. Trudno jest powiedzieć, czy jest więcej, bo dlatego, że na pewno więcej osób, nad którymi się modlą, to są, modlimy, to są kobiety. Może dlatego, że one są bardziej skłonne do tego, żeby się nawracać, żeby walczyć o siebie. Mężczyźni bardzo często się wikłają potem dodatkowe jeszcze rzeczy, na przykład w różne używki, w różne uzależnienia. I to nie to, że ich mniej jest na modlitwie, nie znaczy, że jest ich mniej zagrożonych przez złego ducha. Prawda? Natomiast widzimy, że znacznie więcej jest odsetek na przykład mężczyzn alkoholików, którym jest trudno się przez to przebić przez to. To jest też pewna forma zniewolenia i rzeczywiście towarzyszy temu często bluźnierstwa. I niejednokrotnie właściwie to spotkałem się z takimi sytuacjami, że kiedy modlitwa podjęta została nad kimś, to rzeczywiście podjął taką walkę o trzeźwość, że egzorcyzm czy modlitwa o uwolnienie bardzo mu pomagała właśnie w zachowaniu trzeźwości. Bo to jest też forma zniewolenia, której doświadczamy. Wiemy o tym, że bardzo dużo też i czy więcej mężczyzn też na przykład identyfikuje się z tymi kultami satanistycznymi, wprost wyrażanymi. I trafić do tych osób jest bardzo trudno, one też i nad takimi osobami też rzadko są egzorcyzmy też, bo one się nie chcą nawracać. Zły zresztą pilnuje później swojego interesu, mówiąc brzydko, i nie chce do tego doprowadzić, do tej sytuacji doprowadzić, nie chce tej osoby zużyć do tego stopnia, jak mu pewność, że więcej nic może zyskać, albo mu grozi to, że się ta osoba może nawrócić, no to jak najszybciej kończy swoje dzieło, zwłaszcza jeżeli ta osoba dała mu pozwolenie na to, żeby robił z nią co chce, kończy swoje dzieło w ten sposób, że to ta osoba unicestwia. A jeszcze zapytam o modlitwę do świętego Michała Archanioła, bo ona jest taka, jak
Ona jest stosowana, bo oczywiście on jest tym księciem walki duchowej. Egzorcyzm, to jest tak zwany mały egzorcyzm, który jest do prywatnego odmawiania dla każdego człowieka. I rzeczywiście zachęcam tylko do tego egzorcyzmu. Jest stosowana ta formuła taka rozbudowana w modlitwie do świętego Michała Archanioła przy tak zwanym egzorcyzmie miejsc. W rytuale również występuje ta modlitwa. Ja jeszcze chciałam się spytać, jak taka osoba właśnie, co jest, to co ksiądz wcześniej mówił, i na przykład modli ona się bardzo, to ona też się może od tego uwolnić? Modlitwa. Tej drugiej osoby? Tak, oczywiście, że tak. No modlitwą, nawróceniem, to żeby się nie dać, to żeby nie odpowiadać tym samym na złem na zło, tylko nie daj się zwyciężyć zło, ale zło dobrem zwyciężaj. Prawda? Słynne słowa przypomniane przez błogosławionego Jerzego Popiełuszkę. Prawda? Więc trzeba o tym pamiętać bardzo wyraźnie, że tutaj my zwyciężamy dokładnie tym samym, jeżeli mówimy o tym, tak jak powiedziałem, zacytowałem fragment pierwszej modlitwy egzorcyzmu, właściwie tej modlitwy imperatywnej, rozkazującej. Prawda? Gdzie jest mowa: ustąp miejsca Chrystusowi, który zwyciężył cię na pustyni, pokonał w ogrodzie oliwnym, obezwładnił na krzyżu. Prawda? To właśnie, jeżeli my wchodzimy w taką przestrzeń właśnie, że się modlimy, zamiast przeklinać, błogosławimy, to w tym momencie jakby wchodzimy w przestrzeń takiej walki, jaką toczył Jezus. On przez to właśnie. Ja się co więcej przekonałem jeszcze jednej rzeczy, o potędze błogosławieństwa. Nawet dzisiaj się o tym przekonałem. Miałem taką mszę świętą nad osobą, nad sobą, jest to, na którą są egzorcyzmy, i rzeczywiście miałem oddzielną jakby mszę świętą, tak? I w czasie, kiedy zły duch różne rzeczy gadał na początku, nie dało się tego zatrzymać, prawda? U niej też niejednokrotnie się taka sytuacja była, że gdzieś tam w transie była gdzieś wyprowadzana. Ja przez te dzwoniąc do tej osoby rozkazywałem w imię Jezusa, żeby on odstąpił. Nic to nie odnosiło skutków. Kiedy zaczynałem błogosławić, to osoba, ona się zatrzymywała, odzyskiwała świadomość, mówiła, gdzie jest. Mogłem ją jakby z tej drogi zwinąć, wziąć, przywiąć, mogliśmy potem zacząć modlitwę. Dzisiaj dokładnie to samo było. Były te bluźnierstwa, różne gadki i tak dalej. Różne takie rzeczy, zły duch gadał, jak najęty. I w pewnym momencie nie wytrzymał właśnie na skutek błogosławieństwa. Kiedy on cokolwiek gadał, ja błogosławiłem przez cały czas. I on w pewnym momencie już nie wytrzymał. Właśnie błogosławieństwo ma sobie taką moc. Trzeba o tym pamiętać. Nie przez tylko błogosławieństwo. A Pan Bóg, i rzeczywiście zobaczmy, że święty Paweł Apostoł mówi: błogosławcie, a nie złorzeczcie. I na każdym miejscu błogosławcie. Tyle razy znajdujemy w Piśmie Świętym zachętę do tego, żeby błogosławić. I to jest właściwie jakby w mocy każdego chrześcijanina, każdego człowieka. Taka moc właśnie jakby sprawcza jest właśnie w błogosławieństwie, że ona jakby niweczy podstępy złego ducha. Czy człowiek może być nieświadomy, że jest pod wpływem złego ducha? Znaczy, no, z reguły to jest tak, że w momencie, kiedy jest nawet opętany, to się domyśla, to wie o tym, że jest mu bardzo źle. Z reguły się nawet nie domyśla. Często te osoby jakby postępują w sposób bardzo racjonalny, bo wiedzą, że jest bardzo źle. Zły duch nie daje rozkoszy, nie daje szczęścia. Wszystko rozwala w tych osobach. W nich dzieje się wszystko. Więc te osoby bardzo często konsultują to medycznie. Prawda? Z lekarzami. Lekarze jakby nie znajdują przyczyny w ogóle często do takich stanów. Więc w związku z tym nawet nie wiedzą, co, bo mówią, że no pani jest normalna, nie ma o czym rozmawiać. Lekarstwa, które stosują, jakby nie działają. W związku z tym, no jakoś tam w pewnym momencie trafiają też do modlitwy. Pan Bóg nigdy nie stoi z boku i zawsze taką osobę doprowadzi. Albo do takiego księdza, który będzie wiedział, albo do osoby innej, która będzie doprowadzi, albo samej da jakby takie światło, żeby prosić o pomoc właśnie również Kościół o modlitwę. Bo to chodzi o modlitwę kościoła. Egzorcyzm nie jest modlitwą prywatną, tylko modlitwą kościoła. Więc nawet jeżeli się nie domyślają, to rzeczywiście mają potrzebę prosić o modlitwę. I wtedy to się ujawnia w czasie modlitwy. Zły duch udaje choroby psychiczne. To nie jest tak, że on niejednokrotnie mówi o takich osobach. Mówi: to głupie, leczyć to, zamykać w szpitalu. Jest taka osoba, na którą trwają w tej chwili egzorcyzmy, tak? Która... Zanim przyszła do mnie jej mama. Mówi, ona jest w szpitalu psychiatrycznym. Ja mówię, to jak jest w szpitalu, to niech lekarze leczą. Ja się nie będę w tej kwestii wypowiadał.
No ale proszę księdza, i ta zaczęła mówić różne takie rzeczy. Ja mówię, dobrze, wyjdzie ze szpitala, to rzeczywiście to porozmawiamy, to przyjdzie. To niech przyjdzie. I ona rzeczywiście była do końca jakby wtedy w tym szpitalu. Wtedy już była w tym szpitalu psychiatrycznym chyba, na pewno była ponad 10 razy w tym szpitalu psychiatrycznym. Sama zresztą szła, wierzyła, że to jest choroba. Za każdym razem, kiedy szła do szpitala, była diagnozowana z innej choroby psychicznej. W końcu lekarze opowiedzieli, że ona symuluje choroby psychiczne i powiedzieli, że jest zdrowa. W końcu wrzucili to do takiego worka wspólnego, takiego dużego worka, takiego zjawiska nazywanego borderline, którego nie chcą absolutnie podejmować. Psychiatrzy to jakby nie podejmują, bo tu nie ma nic do powiedzenia, jakby nie ma leków na to, ale to się zadaje, kwalifikuje do psychoterapii, ale psychoterapeuci nie chcą tego podejmować, bo to nie wiadomo, jak długi proces wychodzenia z tego jest. Więc też trudno znaleźć psychoterapeutę na tego borderline'a. Więc i tak została zakwalifikowana. Kiedy potem poszła po raz drugi do lekarza, opisała, co się w niej dzieje, znowu lekarz zdiagnozował chorobę psychiczną. Kiedy szła do następnego lekarza, za każdym razem ten, u którego była, psioczył na swojego poprzednika i mówi, co on tu rozpoznał? Czy to nie to? I tak lekarze przy niej sami na siebie różne rzeczy gadali, ale czyli ją w najlepszych ośrodkach psychiatrycznych, prawda? I kiedy ona, to potem się okazało wszystko, tak? I kiedy się pojawiła u mnie po tym szpitalu, oczywiście ja zacząłem z nią rozmawiać, doszedłem do wniosku, że właściwie to może powiem, że pomodlić się o łaskę uzdrowienia różnych takich rzeczy, które mi się objawiła, prawda? Kiedy zacząłem modlitwę, zaczęły się jakieś takie dziwne zachowania, myślę sobie, dobrze, na wszelki wypadek odmówię egzorcyzm, na pewno nie zaszkodzi, jeżeli to jest choroba, to na pewno to nie zaszkodzi, bo tak to wygląda. Modlitwa nikomu nie zaszkodziła. I za każdym razem to się kończyło taką sytuacją, że coś takiego się pojawiało, co podawało mi podejrzenie, że coś jest więcej. W związku z tym umawiałem się następną modlitwę. Ta modlitwa trwała 15 minut, nie więcej. Ten sam egzorcyzm, on jest odmawiany bez żadnych dodatkowych rzeczy, trwa nie dłużej niż 15 minut nawet. W związku z tym przychodziła i szła sobie do domu. Potem był taki moment, kiedy ja pamiętam, byłem po takim już rzeczywiście solidnej dawce, ileś tam godzin spotkań i modlitw. Patrzę, jeszcze ona idzie przez okno, myślę sobie, no dobrze, jeszcze 15 minut się pomodlę, pójdę sobie obiad zjeść. Czyli jeszcze będę miał z godzinę czasu na odpoczynek. Żeby jeszcze mszę świętą, to 15 miałem mszę, to jeszcze będę miał z godzinę to odpocząć sobie przed mszą świętą o 15. Ona wyszła, oczywiście skończyło się z obiadem, z odpoczynkiem, ledwo wyrobiłem się na mszę świętą. Właściwie pół sali zdemolowanej, rożajce, które były porozrywane wszystkie. Gdyby tam jakiś nóż był, to oczywiście byłby we mnie, prawda, w tym miejscu. I oczywiście ujawniło się działanie złego ducha. On wytrzymywał te modlitwy, które były do pewnego stopnia. W pewnym momencie, kiedy przyszła po raz kolejny, już nie wytrzymał, ujawnił się. Tak? I zaczęliśmy egzorcyzmy. I oczywiście te egzorcyzmy trwają nawet do dzisiaj jeszcze, bo to była taka bardzo trudna sytuacja, że co myśmy poszli jakby do przodu z modlitwami, to ona jakby zły duch jej wmawiał różne choroby, szła do lekarza, lekarze diagnozowali chorobę, znikała na 3-4 miesiące, wracała znowu z tym, wycofana zupełnie, to było zacząć od początku. I od początku. Ciekawa rzecz, że miała psychoterapeutę, do którego chodziła przez cały czas, to też była dobrze, ona jest taka posłuszna bardzo, pozycyjna, chodziła do tego psychoterapeuty, który był taki dosyć sceptyczny do tego sytuacji, bo ona powiedziała, że chodzi na modlitwę, ta powiedziała, nie wypowiada się w tej kwestii, ale miała taki dystans, taką psychoterapię. Ale kiedy trwała, chodziła na psychoterapię i przychodziła na egzorcyzmy, w pewnym momencie psychoterapeutka zauważyła, że jest coraz to lepiej. Zauważyła postępy, rozwój, prawda? Że jest normalny kontakt, że ona się zmienia. Prawda? Kiedy znikała na te 3 miesiące, wracała po tych 3-4 miesiącach po szpitalu, zaczynała znowu od początku. I w pewnym momencie rozmowa u psychologa rozpoczynała się od pytania, czy byłaś na egzorcyzmie. Co oczywiście wprowadzało wszelką furię. Ona jeszcze tak, przepraszam, to jak mówię czasem takim wulgaryzmami, tak czasem jest. Nie, że tak mówi, jeszcze mnie ta psycholog wkurwiła. Mówi, ja poszłam do niej na rozmowę, a ona pyta, czy ja byłem na egzorcyzmach. A co ją to obchodzi? Nie? Więc to czasem tego typu rzeczy. A to czasem potrzebne jest działanie równoległe. Prawda? Żeby to ruszyło do przodu.
Był taki moment, kiedy ona znikła w ogóle na półtora roku, właściwie na dwa lata znikła zupełnie, bo poszła do takiego ośrodka młodzieżowego, który gdzieś tam koło Warszawy jest, ponoć najlepszego w Polsce. I potem był taki moment, kiedy ona się pojawiła u mnie po jakimś półtora roku od tego czasu, bo tam jeszcze potem przez długi czas jeszcze jej nie było. I wyglądało to w ten sposób. Proszę księdza, kiedy tam poszłam, to tak, najpierw była ta choroba, potem ta, potem ta, potem ta, potem ta. Potem w końcu, dają mi najlepsze leki, jakie są na świecie, najnowsze, jakie są na świecie, bardzo drogie i bardzo mocne. Ja to łykam jak witaminy, to nic nie zmienia we mnie, się dziwię, że to nie działa. Nie? Kiedy się pojawiła potem po raz kolejny na modlitwie, to była w sytuacji takiej, kiedy ją z tego ośrodka wyrzucili już, bo ona tam miała być, bo chciała przygotować się do matury jeszcze, żeby tam chcieli ją tam przetrzymać do tego czasu, ale już nie wytrzymali, bo ona tam doszła do takiej sytuacji. I się okazało, że potem ją odstawili od wszelkich leków. Prawda? Nie dawali jej żadnego leku, tylko tak trzymali ją na przetrzymanie, żeby do tej matury dotrwała. Zakazali tylko do kościoła chodzić, bo to jej szkodzi. Rozumiemy. Bo tam się to ujawniało. W tej chwili ona rzeczywiście już jest po ślubie, już rodziła dziecko. Systematycznie przyjeżdża na modlitwę, Bogu dzięki. W końcu trafiła też na lekarzy, którzy jej powiedzieli, że oni jej nie pomogą, że nie mają dla niej żadnych lekarstw, bo ona wszystko, cokolwiek na świecie z leków psychotropowych było na niej już testowane, wszystko otrzymała. I to się nie działało. Proszę księdza, jeszcze przepraszam, że tak. Przepraszam, rozlałem tą wodę. Tak, bardzo proszę, no. Błogosławcie oni Bożeście, czyli że to, tak, tak, to ktoś, kto z kim się rozmawia, złożeczy, przebywania w ludzi, to właśnie uczynić ręką znak krzyża, czy w duchu powiedzieć? W duchu wystarczy. Nie, ja myślę, że to nie ma co prowokować takiej sytuacji, bo tylko można się... Można sprowokować jeszcze większą agresję, ale w duchu trzeba błogosławić w takiej sytuacji. Ja się nieraz spotkałem z taką sytuacją, kiedy ja modliłem się gdzieś tam w duchu, absolutnie nie ukazując tego, Krzysiek odpowiedział, u osób opętanych zawsze to jest to samo. Że niezależnie od tego, czy ja się modlę głośno, czy ja się modlę szeptem, czy ja wydaję polecenie na odległość powiedzmy 5 metrów i mówię to szeptem, także tylko ledwo ja słyszę, ta osoba nie ma prawa słyszeć, zbyt na każdy z tych wezwań, na każde wszystkie te rzeczy odpowiada, tak bym miał, jakbym wrzeszczał niesamowicie. U jednej z takich osób, do której modliłem się szeptem po cichu, rozkazywałem, jak zawsze powiedziałem po cichu, ona mówi, że księdza, niech ksiądz jak nie wrzeszczy, bo mi w uszach bębenki pękają zaraz. Czemu ksiądz tak wrzeszczy? A ja szeptem mówiłem. Proszę bardzo jeszcze. Ksiądz powiedział, że ci opętani zawsze czują się tacy nieszczęśliwi, prawda? To jest taką oznaką, że są opętani. A co powiedział tak, w takich sytuacjach, że no, znamy ludzi bardzo złych, którzy są szczęśliwi właśnie z tego powodu, że są źli albo uważają, że no, mają zbawienie za darmo. Do Księgi Psalmów. Znajdziemy tam mnóstwo takich psalmów, w których jest mowa o tym, że właśnie ci, którzy bluźnią Panu Bogu, odrzucili Pana Boga, mają sobie za nic Jego prawo, opływają w tłuszcz, wszystko jest im dobrze, dobrze się kłada, a ja, kiedy modlę się, opływam w niedostatki. Prawda? I zawsze te psalmy kończą się tym wszystkim, tym samym stwierdzeniem, tym, o którym jest mowa w Piśmie Świętym. Mój Zbawiciel żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Każdy przed Panem Bogiem stanie i będzie musiał zdać sprawę ze swojego życia i również te rzeczy będą wszystkie rozliczone. Trzeba o tym pamiętać. Tutaj Księga Psalmów jest niezwykle bogata w treści przesłania, takie bardzo życiowe. Ale niektórzy też tak myślą, że miłosierdzie Boże jest tak wielkie, że mogą wszystko robić, na co mają ochotę. No to tak jest zuchwałość. To jest oczywiście zuchwałość. To jest jeden z tych grzechów, który rzeczywiście jakby ociera się o, czy dotyka jakby tego zagadnienia związanego z grzechami przeciwko Duchowi Świętemu. Zuchwala grzeszy w nadziei miłosierdzia Bożego. Dobrze, nie chciałbym przeciągać, także jest ksiądz proboszcz, także myślę, że pozwólmy. No właśnie, dziękujemy księdzu proboszczowi za przybycie. Bardzo proszę jeszcze pani.
Przyczyny są bardzo różne. Jak powiedziałem, najczęściej te rzeczy dotyczą w różnych jakby swoich wydaniach, różnych swoich konfiguracjach, dotyczą pierwszej tablicy przykazań, zwłaszcza przykazania nie będziesz miał Bogu cudzych przede mną, nie będziesz używał imienia Pana Boga swego daremną. Pamiętaj, by Dzień Święty święci, czyli to, że człowiek się nie przejmuje Panem Bogiem, żyje po swojemu, czyli sam jakby się otwiera na działanie złego, bo poza sobą nie uznaje żadnego Boga. Oczywiście zły z tego korzysta z reguły. To jest jakby taki początek, ale to jest też wielka tajemnica właściwie, bo kiedy mówimy o tej sytuacji, to dotykamy tajemnicy miłości, tajemnicy nieprawości również. Tak samo jak i tajemnicy miłosierdzia. Trzeba pamiętać o tym, że posługa uwolnienia, posługa egzorcyzmów jest w przestrzeni posługi miłosierdzia, którą sprawuje Kościół. Jest posługą miłosierdzia w ogóle. Rytuał w swoim wstępie mówi o tym, czy nazywa właśnie tych właśnie osoby dręczone, opętane najbiedniejszymi z biednych. Prawda? Czyli zalicza ich do tych właśnie biednych ewangelicznych, którzy są w szczególnej opiece Pana Boga. Cieszą się szczególną opieką Pana Boga. Gdyby Pan Bóg nie nosił ich sprawy na swoich rękach, to oni rzeczywiście by się wykończyli. Pan Bóg nigdy nie stoi z boku. Czasem taka sytuacja jest ku jakiemuś nawrócenia, nie tylko dla uwolnienia tej osoby, a czasem dla nawrócenia jeszcze innych osób. To jest tajemnica, bo nie tylko to jest sytuacja, że ktoś sam się władował, a czasem to są sytuacje, które sięgają jeszcze innych, gdzieś tam źródeł wcześniejszych. Bo czasem to dotyczy na przykład sytuacji gdzieś tam przeszłej z poprzednich pokoleń. Tak, ja mam taką sytuację właśnie, że takiej osoby, nad którą są egzorcyzmy, gdzie myśmy się zastanawiali nad tym, co jest przyczyną i jakby nie znajdowałem w życiu tej osoby niczego, co rzeczywiście dawałoby, a kiedy zaczęło się egzorcyzm, to rzeczywiście demonstracje były, potem się ujawniały z imienia te złe duchy i właściwie nie wiadomo było do końca, o co chodzi. Potem w końcu zaczęło się to ujawniać, prawda, w ten sposób, że zły duch zaczął mówić, że był to rok 1892, kiedy on wszedł w tę rodzinę, prawda, padły imiona konkretne, pamiętam, że ona to wzięła, wtedy tak wcześniej nie mogła się dowiedzieć, nie przebić przez tą historię, zadzwoniła telefonem i miała kontakt ze swoją babcią, która jeszcze gdzieś tam sięgała tamtych czasów, tamtych jeszcze żyjących swojego jej prapradziadków i się okazało, że taka osoba była, że miały takie miejsce. A to, co mnie naprowadziło, to rzeczywiście ta sytuacja, w której ja pytałem o sytuację rodzinną. Bo czasem ludzie odzywają się do Pana Boga z jakiejś biedy, czasem z różnych sytuacji. W tym przypadku ona mówiła, nie, rodzinie było dobrze. W mojej rodzinie się działo bardzo dobrze, z czego dumny był tato, bo mówił o tym, że nasz praprzodek wygrał w karty ziemię. Cały majątek wygrał. I nam się dobrze żyło. Ja to po prostu bagatelizowałem, a potem myślę sobie, Boże, no, ona się chwali taką rzeczą, z której należałoby się zastanowić na tym, czy to było dobre, tak? Bo chwalił się tato, bo on to jakby wynosił też, i to było przekazywane z pokolenia na pokolenie właściwie jako coś dobrego, coś, czego oni się szczycili, że jemu się udało. Ja myślę sobie, no, jak ktoś tą ziemię wygrał, to ktoś ją przegrał. Przecież on się nie cieszył, tak? Przecież on miał jakąś rodzinę, też się nie cieszyli. Z czym oni odchodzili z tego majątku? Tak? I zacząłem się modlić, obejmować modlitwą tamtą sytuację. Nie? I oczywiście od razu się ujawniło, że to był ten i ten rok, padły imiona, prawda? No i i oczywiście potem była sytuacja taka, w której trwa egzorcyzm i na egzorcyzmie u tej osoby, która absolutnie nie przeklina, która zresztą źle bardzo reaguje na jakiekolwiek przekleństwa i bluźnierstwa, padają takie wiązanki, że tylko za uszy więdną. Prawda? To jakby jak ja znałem tę osobę, jej wrażliwość na takie rzeczy, to się dawało czasem aż śmieszne, nie? Że takie bluzgi leciały. I w pewnym pośród tych bluzgów takie zdanie wtrącone pojawiło się. 15 mszy do miłosierdzia Bożego. I potem znowu bluzgi. Ja to oczywiście zbagatelizowałem zupełnie. Pomyślałem sobie, no będzie mi tu zły uczuł, co mam robić. Takie było moje myśle, takie było moje zdanie. Nie? Ale potem po modlitwie myślę sobie, nie. No przecież tego zły duch nie mógł sam od siebie prosić, żeby prosić o msze święte. Tak? Więc on, jeżeli to zostało powiedziane, to dlatego, że takie było polecenie ze strony Pana Boga.
I przekonałem się od razu bardzo szybko na ten temat, bo niedługo potem ona wyszła do kościoła, widziałem, że tam przy świętej ledwo w tej ławce wytrzymuje. Akurat miałem taki dzień, kiedy byłem wolny poranek. Wziąłem ją do zakrystii, zaczęliśmy egzorcyzm. Tam jeszcze były dwie inne osoby, które ją trzymały. Przyszły zresztą wcześniej na rozmowę, poprosiłem, żeby one towarzyszyły. Potem przychodziły systematycznie już te osoby i pomagały w modlitwie, to było małżeństwo. I zacząłem ten egzorcyzm, miałem takie wrażenie, takie uczucie, jakbym się od betonu odbijał. Co podejmuje jakąś modlitwę, co podejmuje formułę egzorcyzmu, to dosłownie jakbym się dosłownie od tego betonu odbijał. Nie, ani krok do przodu nie mogę ruszyć. Nie? I myślę sobie, w pewnym momencie mówię do tych osób, potrzymajcie, ją przygotuję, ja też odprawię mszę świętą. Odpowiedź była na to, co powiedziała natychmiastowa. Kurwa mać! Taki wrzask, nie? I oczywiście na mszy świętej trzeba ją trzymać, tak? Odprawiliśmy tą mszę świętą, po przyjęciu komunii świętej skończyliśmy modlitwę już, bo po wszystkim. No ale myślę sobie na te 15 mszy do miłosierdzia Bożego. I nie wiedziałem, czy odprawiać to dzień po dniu, czy poda wszelki wypadek, ponieważ ona miała wtedy kontakt jeszcze z, przychodziła z swoim duszpasterzem akademickim, postanowiliśmy z tym duszpasterzem, że będziemy dzień po dniu tę mszę świętą odprawiać. Prawda, przez 15 dni do miłosierdzia Bożego. Nawet w niedzielę odprawialiśmy specjalnie później, żeby już było po drugich nieszporach, po ostatnich mszach świętych, żeby jeszcze wziąć mszę świętą z miłosierdzia Bożego. Ona była na mszy świętej niedzielnej, a potem jeszcze mieliśmy tą drugą. No i na początku oczywiście był taki owoc, że nie zaczynaliśmy modlitwy bez osób towarzyszących, bo trzeba było ją trzymać, ją wyrzucało, były różne demonstracje. Pod koniec tych 15 mszy świętych ona już przychodziła do ołtarza, przynosiła dary, potem czytała lekcje. Zastąpiło takie uwolnienie właściwie. I po tych 15 mszach świętych, kiedy się one już skończyły, przyszła z takim taka zamyślona do mnie i mówi, proszę księdza, udało mi się jakoś odtworzyć drzewo genealogiczne od tego właśnie przodka. Mówi, wychodzi na to, że do chwili obecnej jest 14 osób nieżyjących, 15 jest tato w tym pokoleniu. Tyle pokoleń jakby już minęło. Nie? I mówi, kiedy odprawiane były te ostatnie msze święte, ja miałem wrażenie, że nie stoję sama w kościele. Że obok mnie w ławce jakby stoją jeszcze inne te osoby, za które byśmy obejmowali. Bo ja nie wiedziałem, jak to zrobić, tylko właściwie intencja była taka, że do miłosierdzia Bożego, bo jest dokładnie to wszystko, co zostało jakby w tym poleceniu ujęte. Jakby on mówi, jakby miał wrażenie, jakby stali przy mnie i dziękowali za modlitwę ci przodkowie. Tak? I teraz pomyślałem sobie, zacząłem się zastanawiać teraz, o co chodzi w tym wszystkim. Na czym polega, gdzie jest ten klucz? Żeby to zrozumieć, bo to trzeba zrozumieć, prawda? Próbować jakoś przerobić. Oczywiście doszedłem do wniosku, że klucz jest w tym dokładnie, co ona powiedziała sama. Że tato z dumą mówił o tym, że ta ziemia została wygrana. Ja żeby abstrahując od samego faktu, że ludzie w czasie, kiedy grają, kiedy podejmują się hazardu, padają na różne pomysły, prawda? I zły duch też nie stoi z boku i daje różne podszepty, prawda? Różne obietnice. To są rzeczy, których nie jesteśmy w stanie w tym momencie odtworzyć. Ale pewną rzeczą było to, że kiedy ta ziemia została, w momentach został wygrany, wszystkie następne pokolenia, wszyscy następni jakby potomkowie tego człowieka byli z tego dumni i chwalili to, co było złe. To wołanie, to msze święte o miłosierdzie Boże było wołaniem, jakby było upominanie się Pana Boga o to, żeby rzeczywiście dokonała się jakby ekspiacja Pana Boga, wynagrodzenie Panu Bogu za chwalenie tego, co jest złe. Prawda? To podziękowanie przodków, to jakby, którego ona jakby doświadczyła, to jakby była forma też jakby ukazania tego, że za takie coś potem się cierpi. Kiedy to, co jest złe, nazywamy dobrem i z tego jesteśmy za go dumni. To wszystko się odwróciło. Prawda? W związku z tym jakby tu się jakby ta jedna rzecz się ujawniła, choćby i tak to przeanalizowałem, po analizie to jakby całości tych wszystkich faktów, do takich wniosków doszedłem. No potem się te rzeczy uspokoiły też w wielu przypadkach. Więc nie jest obojętne, czy my się modlimy za zmarłych, czy nie. A te 15 mszy to dlatego, że 15 przodków tych było? Ona mówiła, no 15, tato był 15 właściwie. To mówi, ja powiedziałem, że nie wiem, o kogo chodzi. No, być może chodzi o tatę, być może chodzi o ciebie. Że to, ale obejmujemy. Ale to z góry ksiądz ustalił, że 15 mszy? To nie, to zostało powiedziane w czasie egzorcyzmu, wykrzyczane przez.
To zostało wykrzyczane w czasie bluzgów, które były, było tylko taki wtręt, takie właśnie zdanie 15 mszy do miłosierdzia i potem dalej były bluzgi. Nie? Ja to początkowo zignorowałem. Przepraszam, musimy chyba kończyć. Prosimy księdza proboszcza jeszcze. Przepraszam, że nie odezwałem się wcześniej. Muszę powiedzieć, może jakiś ważny papierek upadł. Może być zapisane jest. Bo tutaj... Taki paragon. Tak? Już wyblakny zupełnie. Proszę księdza, to doświadczenie rzeczywiście tej pracy uwalniającej od zła to jest bardzo ważne. Dzisiaj o tym mówiliśmy u nas na Brodzie. Prosimy za chwilę spokojnie, dobrze? Dlatego Bóg zapłać się, że Józiu i życzę dużo siły, bo pracy jest ogromna ilość. Ale musimy się ratować i faktycznie dzisiaj to, co się dzieje w tym chwili w świecie, to faktycznie widzimy, że diabeł nie próżnuje i będzie robił jeszcze, co jeszcze zrobi, to tylko Pan Bóg jeden wie, na pewno ostatecznie Pan Bóg zwycięża, ale zwycięża dzięki właśnie Kościołowi, Jezusa Chrystusa. I tu jest bezpieczeństwo, a ksiądz Józef jako narzędzie rzeczywiście... Każdy ksiądz jako narzędzie. Ja wiem, każdy ksiądz, ale tu egzorcysta to jest szczególnie taki właśnie diecezji, bo nie każdy ma rzeczywiście tą misję Kościoła. I dlatego cieszymy się z jednej strony, że ksiądz podjął się tego, bo nie jest to takie proste. Nie jest to proste. Można się czasami bać, można nie spać. I ja nawet czasami, tak jak słuchając dzisiaj księdza Józefa, to myślę sobie, jemu też grozi niebezpieczeństwo. Cały czas. Jak to mówił, nóż może w niego jakiś skoczyć. Dlatego masz tu obrońców, bo widzę tutaj po wszystkich twarzach, że przyszli ludzie duchowi i dlatego będziemy wspierać, żeby właśnie te zwycięstwa się dokonywały w życiu. Dlatego zawsze. Zapłać do akcji katolickiej dziękuję za kolejne wydarzenie w naszym centrum. Tu kiedyś, jak się pamięta, to był sklep chemiczny. Myśmy to tutaj jakoś to tak zaadaptowali razem do KP i w tej chwili możemy odbywać takie spotkania. Jest to dom otwarty, poświęcony 10 lat. Komunikat ogłosił. Akcja katolicka parafialna rzeczywiście zorganizowała kolejne to wydarzenie. Sporo obcych ludzi, to ogłoszę już, że 23 lutego będzie spotkanie dzięki księdzu proboszczowi, będzie w parafii tym razem z księdzem Jarosławem Cieleckim. Nazwisko zapamiętać, to w internecie poczytać będzie mniej niż księdzem Jarosławem Cieleckim. Szczególnie obcych, bo u nas będzie parafii na pewno parafii ogłoszona. Chcę poczytać. Dziękuję.